Dzień dobry. Dzień dobry. W kolejnym odcinku Arkadiusz Motyl Dymbiński. Dobrze? Dobrze. Witam wszystkich. Dzień dobry. Może na początek powiemy kim jesteś, czym się zajmujesz. Znaczy tam już zostałem w komentarzach, kiedy będzie motyl, bo ci co, ci, co są w temacie to wiedzą, ale, ale dla tych, którzy nie są w temacie może ja tylko o Ciebie przedstawię, że jesteś byłym operatorem jednostki Grom obecnie w cywilu po, z tego co ja wiem po Lublincu. Znaczy najpierw był Lubliniec, później był Grom no i cóż, cóż coś więcej chcesz jeszcze dodać? jakiś? To chyba wszystko. No, wiadomo, ale o tym, że byłeś mistrzem Polski w kickboxingu, to nie chcesz dodać. Nie, nie no wiadomo, że tak naprawdę przed tym, zanim dostałem się do pierwszego pułku specjalnego, bo też wtedy był pierwszy pułk specjalny, to właśnie uprawiałem sporty. W ogóle zaczęłem biegania, piłki nożnej, potem ciężary i i siłowej, i dopiero był e, kickboxing i tak łądą, sporty walki, i to w sumie dzięki sportom walki chyba się dostałem do jednostki. Dlatego, że byłem sprawny w miarę i ktoś mi tam powiedział, że jest taka jednostka jak pierwszy pułk specjalny. Czyli pierwszy pułk specjalny to mówimy o Lublińcu, tak? O, tak. Pierwszy pułk specjalny Komandosów w Lublińcu, Taka była nazwa, a w chwili obecnej jest to jednostka wojskowa Komandosów. Mhm. A powiedz mi, jak już jesteśmy, bo trochę zaczynamy od, od tyłu. Czy selekcja do Lublinca była podobna jak selekcja do Gromu? Czy to jakby coś pomogło ci to, jakby jak zmieniałeś jednostki, czy musiałeś przejść od początku wszystko? Jak Powiem tak. Na początku w ogóle nie było selekcji w jednostce komandosów. Mhm. Czyli dopiero bodajże po jakichś 3-4 latach pracy, nowy dowódca stwierdził, że zrobi selekcję do jednostki. I dla tych żołnierzy, którzy byli w środku, Została zorganizowana selekcja i to była pierwsza selekcja w Lublińcu. Tak. Ona wyglądała troszeczkę inaczej. Ta pierwsza, bo nie wiem jak jest teraz, jak bo później. Ta pierwsza selekcja wyglądała troszkę inaczej. Tam było bardzo dużo chodzenia, naprawdę od 50 do nawet 70 km dziennie. Ze z, 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 sprayem, z Tak, z ze sprzętem i to się szło, żeby mieć cały sprzęt, czyli jedzenie, picie, to co potrzebowałeś, jakieś rzeczy do przebrania, śpiwór i tak dalej, więc to wszystko miałeś przy sobie. I głównie to się chodziło szlakami, e, na punktach znajdowali się instruktorzy z Lublinca i oni wtedy mówili, idziesz dalej na przykład niebieskim, czarnym szlakem i tak mhm. dalej. I, to była, tak wyglądała selekcja w Lublińcu i ona była organizowana w Kotlinie Kłodzkiej. Ale. Chyba do dzisiaj jest zorganizowana. Tak, do dzisiaj jest organizowana. Nie wiem gdzie, bo też na Bieszczady teraz chłopacy zaczęli jeździć, ale to powiem, powiem za chwilę, dlaczego tak się zmieniły selekcje, czy w Gromie, czy, czy w Lublincu. E, idąc do jednostki wojskowej w Warszawie, czyli do Gromu, e, musiałem przejść selekcję i tam e, cały ten. E, Cykl wcielenia mnie to polega na tym, że było najpierw tak, złożenie dokumentów. Jak dokumenty przeszły, to było zaproszenie na WF. Jak w WF, to było dopiero zaproszenie w góry. Więc to wszystko było takimi etapami. To nie było jak w Lublińcu, że ja bym już środkuje w jednostce i tam żeśmy śli, pomimo że ja już się znajdowałem w tej jednostce. Bo wtedy w. A Pierws... który to był rok? Ja... O jakich latach mówimy? My mówimy o latach selekcja w jednostce, w pierwszym pułku specjalnych komandosów, to był gdzieś 2002 rok. 2002, 2003, tak. A jeżeli chodzi o selekcję do, do gromu, to ja mówię o 2004 roku. Też już sporo. Tak, tak, zgadza się. I tam ta selekcja wtedy wyglądała tak, że w gromie, jak już dotarłem do tego etapu, to było tak, że panowie, którzy prowadzili selekcję, instruktorzy, e, Codziennie robiliśmy różne zadania, na przykład chodzenie na mapę, uczyli niektórych jak czytać mapy, bo nie każdy wiedział, bo tam ludzie śli z różnych jednostek i policyjnych i wojskowych, więc nie każdy umiał czytać mapę, posługiwać się kompasem, busolą, więc uczyli. Tak, więc cały czas było tak, że na przykład dwie osoby prowadziły co ileś kilometrów zmiana, kolejne osoby, kolejne. Musiałeś pokazywać, w którym punkcie jesteś, czyli cały czas było orientowanie się na mapie i chodzenie na mapy. tak Do tego był maraton dzienny, potem był maraton nocny. Po maratonie nocnym został ostatni ten etap, gdzie to był już ten marsz samodzielnie, każdy szedł, był wypuszczany co ileś minut i musiałeś dotrzeć na punkty. Ja akurat po maratonie wyszło tak, że byłem chyba ostatnią osobą, która przeszła maraton. Wszyscy po mnie, e, że tak powiem, odpadli. I zrobiło się tak, że skoro ja ostatni przyszedłem, to ostatni wychodziłem na egzaminie, bo to jest egzamin końcowy, który polega na tym, że chodzisz e, pierwszy punkt dostałeś od instruktora, czytasz sobie na mapie, gdzie on jest, sam sobie E, liczyć parokroki no bo, no bo nie mamy żadnego pomiaru ani GPS-a żeby zmierzyć że to jest 5 km to jest właśnie tu więc parokrokami trzeba było liczyć no i się okazało że jak skończyłem ten etap już ostatni, bo to całą noc, się od rana się szło i noc i tak dalej. Więc jak skończyłem ten etap, to się okazuje, że tyle osób pobłądziło, że wyprzedziłem ile się osób i prawie tam byłem chyba w pierwszej dziesiątce, co przyszło na 20 parę, a wychodziłem ostatni, więc, więc tam dużo ludzi też pobłądziło. To nie jest też tak, że zawsze się każdemu udaje, no nie? Więc to jest całkiem inna selekcja, y, dlatego że to, co mówisz. w Lublinie była inna, nie? Bo była być może się inna. W tak, coś zmieniła też. tak. Znaczy, tak. na pewno się zmieniła. Na pewno zmieniła. się zmieniła, tak, ale wtedy porównując te dwie selekcje, no to jednak tu szedłem szlakami i wiesz, prawdopodobieństwo, że się zgubię, było mniejsze. Było bardziej nastawione na fizykę. Hmm. Czyli żeby gościa. Zorać konkretnie 50 km marszu, 70 i tak nam stopniowo podnosili. A tu było jednak nauka, też się chodziło po 50 km, 30, ale to, to nie było tak, że cały czas wie, 70 yy, i tak dalej. Tu było mało snu. Przeprawa, w nocy poszły jakieś flashbanki, tak? I nagle alarm, 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 trzeba było się przenosić. Okazuje się, że 500 metrów dalej obóz żeśmy musieli rozwinąć, znowu się kładłeś do spania, znowu alarm, alarm, żeby cały czas, żebyś był w stresie, na adrenalinie, mało snu, żeby było, żeby pokazać na jakim jesteś poziomie, tak? A ile taka selekcja trwa? Selekcja trwa około 7 dni, to zależy. I można powiedzieć, że przez 7 dni nie ma spania. Można tak powiedzieć, jest bardzo mało, bo jest maraton też nocny, także to jest cały skomplikowany mechanizm, który układają instruktorzy i zmieniają go ciągle. Dlaczego? Dlatego, że e, dochodzą już takie rzeczy, że ludzie już zaczynają się orientować w tych selekcjach i nawet miejsca trzeba teraz zmienić, żeby w inne miejsca po prostu jeździć, bo niektórzy już się tak że żołnierze, że wiedzą, bo im kolega powiedział, że było w Bieszczadach, chodziliśmy tym szlakiem tym, czy na tą górę, na tą i sobie po prostu ludzie chodzą, trenują, tak? Więc teraz się tak zmieniło, że nie wiemy, gdzie jest selekcja, jaka. No a powiedz taką rzecz, czy prawdą jest, że jak się już przejdzie tą selekcję w górach i tak dalej, już powiedzmy dostaje się do tej jednostki, to nie jest tak, że ty możesz, no, jesteś w tej jednostce, ale nie jest tak, że możesz z niej nie wylecieć, nie? że tam te szkolenie i ta selekcja dalej trwa i że na pewnych etapach, Możesz też popełnić błąd, który może Cię kosztować to, że Cię wydalą z jednostki. Tak, zgadza się. Bo I i o, o jakie błędy chodzi, o jak to szkolenie dalej wygląda? Nie? Bo, bo selekcja to jest tylko jeden z pierwszych etapów dostania się. Drugi etap to jest kurs podstawowy. W tej chwili on jest tam podzielony na dwie części na kurs działań specjalnych i już potem ten kurs, że tak powiem operatorów, czyli e, pierwszy ten etap e, kurs działań specjalnych, no to tam jest strzelanie z broni, tam czarna e, przepraszam, zielona taktyka jest i tak dalej, i tak dalej strzelanie jest innego rodzaju broni, z tej ciężkiej broni, tak, na 100 metrów i tak dalej, na więcej, na 500 z granatników, a ten etap, w którym ja byłem, bo wtedy nie było jeszcze kursu działań specjalnych, tylko był kurs podstawowy, bazowy, różnie go nazywają. I na przykład mój kurs bazowy, podstawowy trwał 13 miesięcy. Z czego pierwszy etap to była zielona taktyka około 5-6 tygodni. Czyli byliśmy znowu w lesie, bez łączności, telefon się zostawiało. Eee, żona miała tylko numer do. Oficera jednostki, że jakby się coś działo, to on by mnie poinformował, że coś się dzieje, i tak dalej, i to byłeś całkowicie wyłączony, tak? I to był cały ten etap 13-miesięczny wtedy, bo teraz też się w jednostce, to zmieniło. I tam na każdym etapie mogłeś wlecieć, bo każdy etap kończył się egzaminem. Czyli tak, zielona taktyka kończyła się egzaminem. Czarna taktyka kończyła się egzaminem. Niebieska taktyka wodna, bo pływaliśmy też w morzu, tak? E, w Gdańsku na platformach i na, na statkach też kończyła się egzaminem, więc wszystkie etapy były kończone egzaminami i na każdym poziomie, na każdym egzaminie mogłeś oblać. E, egzamin strzelecki. Trzy tygodnie codziennie się strzelało, tak? I to było wprowadzenie y, operatora do takiego wysokiego poziomu strzelania, który. Jest rzadko kiedy osiągany przez inne jednostki, tak? Tak to strzelanie wyglądało w gromie, że, że ono było specjalnie stworzone i to było też e, zakończone egzaminem, który potwierdzał, czy u mnie strzelać, czy nie. I musiałeś zaliczyć. I to nie jest jeden test, tak jak hmm. większość sobie wyobraża. To jest cykl y, kilku różnych testów, bo y, jeżeli chodzi o strzelanie, to nie o to chodzi, że ty masz jeden test zaliczyć, nie wiem, y, El prezydentę tam y, w 4-5 sekund, bo są takie osoby, które zaliczają, tylko ty masz cykl kilku testów i ty wszystkie testy masz zaliczyć, a nie jeden. To po jakim okresie od przejścia tej selekcji hmm. pierwszego etapu y, możesz zostać już takim Operatorem z krwi i kości. Myślę, I że, zajmuje? Myślę, że to jest około 3 lata. 3 lata. Czyli 3 lata, jak już się w jednostce, przejdziesz kurs bazowy, pojedziesz na misję, będziesz już pracował. Czyli na misję też jedziesz w tak. ramach szkolenia? Nie, nie, nie. Na misję jest tak, że jak ja już trafiłem po kursie podstawowym, to akurat, akurat był wyjazd na misję i ja chyba pół roku po kursie podstawowym szkoliłem się, bo tam było bardzo dużo poligonów przed wyjazdem. Tylko jeden weekend w miesiącu tak wychodziło nieraz, że był wolny. I szkoliliśmy się do wyjazdu, tak. I przygotowanie do wyjazdu trwało około czterech miesięcy. Tam się zgrywaliśmy z tymi nowymi osobami, z tak zwanymi starymi mogę tak powiedzieć, bo to już byli starzy operatorzy. I oni też nam przekazywali jakąś wiedzę, bo ta wiedza, która była na kursie podstawowym, to się różniła troszkę od tej wiedzy, którą mieli już, że tak powiem, starzy operatorzy, tak. Bo wiele rzeczy pozmieniali, wiele rzeczy życie zmieniło i jednak to pokazywali, uczyli człowiek dużo szybciej był w stanie wyłapywać dużo rzeczy, jak wejścia do pomieszczeń, bo zawsze kolega coś nam starszy podpowiedział, a to zrób tak, będzie trochę lepiej, a zobacz, jak tak staniesz, to jeszcze to możesz ogarnąć i tak. Więc to dopiero tak myślę, że i wyjazd na misję, powrót, to jeszcze nie byłeś takim pewnoprawnym operatorem, no bo mówię to tak z trzy lata, żebyś ty się w to wszystko wczuł, w gryz, żebyś poczuł to, żebyś wszystko wiedział, tak? To i tak myślę, trzy lata to jeszcze wszystkiego nie wiedziałem, bo cały życie, się uczył, tak? Wspomniałeś przez moment o tym. Yy, wspomniałeś o żonie. Tak. <laughs> no bo. Z, yy... Jak, jak te wasze dziewczyny to wszystko znoszą, nie? Bo du jest dużo mówi się, albo dużo się słyszy też, oczywiście to nie jest jakaś tam oficjalna informacja gdzieś w i tak dalej, że no jednak są problemy takie małżeńskie, te rozłąki, te w ogóle, no samo to, że jest coś takiego, że ty pewnego dnia po prostu wiesz, że gdzieś tam pojedziesz, nie wiesz, czy wrócisz. Też nie możesz za bardzo powiedzieć, gdzie jedziesz, co będziesz robił i dać, nie wiem tam, dać słowo, czy tam obiecać, że nic ci nie stanie i tak dalej. No i no i na te te, też muszą mieć cierpliwość do was. Jak jak w twoim przypadku, to, o, to czy skończyło czy... się rozwodem, czy się nie skończyło rozwodem? Nie, nie skończyło się rozwodem i. I jakoś sobie tam żona radziła, ale powiem szczerze, że różnie to bywało, tak jak mówisz, dużo chłopaków, jednak e, ciągła rozłąka i żony nie, wy, nie wytrzymywały takiej presji, tak? Poza tym to jest, wieś, ciągle. E, że tak powiem, taki stan umysłu nie do końca pewny. Kiedyś mi powiedziała żona, bo ja ją poinformowałem, że wiesz, jakby się co stało, to na pewno przyjdzie ktoś z jednostki. I czy psycholog, bo to tak, tak, tak to wygląda, tak? Zawsze przyjeżdża dowódca albo jakiś kolega i informuje, no, że wiesz, coś się tam stało, nie żyje albo wypadek. No i żona mówi do mnie, że przed świętami przychodzi pani, puka ona, patrzy w mundurze i już wieś, ciepło zaczyna się robić. I nagle otwierają się drzwi, a on daje zaproszenie na gwiazdkę, nie? Żeby do jednostki przyjść, więc... Więc moja woda mówi po po się zrobiło, tak na początku nie wiedziała, nie, on się powiedział, nie, nie, nic się nie stało, to zaproszenie jest, tak. <grym> <grym> więc, więc taka sytuacja była, tak. No, akurat wtedy, kiedy ja byłem, to wiesz, my byliśmy na tyle młodym małżeństwem, mieliśmy małe dziecko, że ona się opiekowała tym dzieckiem cały czas. Ja pamiętam, jak wróciłem po pierwszej misji w Iraku, to mój syn miał chyba dwa lata. To się chował za mamą w ogóle, nie wiedział, kto ja jestem, tak? Bo, bo, bo mnie nie było pół roku czy dłużej. I, I znowu ileś tam dni, tygodni trwało, zanim mój pierwszy syn, wiesz, poczuł, że załapał, że, że ja tu mieszkam że i tak dalej, że to tata, tak? Więc to tak widzisz, no tak to wygląda, tak? To wysoka cena. No powiem Ci, Finschberg. wysoka. Tak kiedyś policzyliśmy sobie, no to przez powiedzmy około 12 lat ogólnie pracowałem w Gromie, no to policzyliśmy, to wychodzi na to, że 3 lata ponad spędziłem na misjach i drugie, kolejne trzy gdzieś tak na poligonach, na przygotowaniach. Więc, więc to jest, jak liczyliśmy, to jest tam grubo ponad 2000 dni poza domem, nie? Prze, przez tyle lat. Nie zarzutowało to na żadne relacje? Czy myślisz, że Było... brakuje na przykład kontaktu z synem? Myślisz, że gdzieś zawaliłeś przez to, czy, czy, czy nie? Czy jest no, okej? Okay? Na pewno, na pewno, wiesz, na pewno gdzie, gdzieś to zostało tam, że ona tą lukę wypełniła, ale to nigdy nie jest to, nie? Nigdy nie jest to, choć, chociaż akurat mój młody był pchany na różnego rodzaju sporty, tak? i kickboxing, i piłka nożna i on ma pasję teraz sportową, więc, więc coś tam zostało, tak? Kiedyś, kiedyś grałem w piłkę, teraz niestety jest odwrotnie. Mam drugiego syna i nie gram, bo, bo pracuję, tak? Gdzie się wydawało, że jestem w cywilu powinienem wiesz Nie czas. Nie czas, a tu jest wręcz odwrotnie, tak? Nie wiem, jak to trzeba... Nie pierwszy, nie pierwszy, nie ostatni jesteś, który tu był i mówi, że, jak, że że mówili w pracy, że jak będziesz w cywilu, to będziesz miał dużo czasu wolnego i każdy mówi, że to nie jest nieprawda, że jest, dwa razy, jest odwrotnie, jeszcze się jego ma dwa razy mniej niż jak się było tam w służbie. No niestety i to jest prawda. A czym się zajmujesz w cywilu? Ogólnie mam firmę szkoleniową, zajmuję się szkoleniami od walki, wręcz od przygotowania ludzi pod egzamin WPA, czyli pod zdobycie uprawnień. Strzeleckich. Nie tyle strzeleckich, co uprawnień do zdobycia Broń. pracownika ochrony. A, też. Tak, i to jest cały kurs, trzeba przejść. Tam jest 200 ponad 40 godzin. I masz prawo, masz techniki interwencyjne obezwładniania i, i strzelania broniarze do, tak, do broni do ochrony, tak, tak, zgadza się. To jest do, do ochrony. Żeby pracować w jakichś agencjach, musisz to, że tak powiem, mieć. mieć Te uprawnienia i prowadzę takie szkolenia. To jest jedna rzecz, którą robię. Dodatkowo staram się szkolić jakieś formacje wojskowe i policyjne. No powiem, że teraz przestankowi trochę się to popsuło. Dopiero w tym roku miałem chyba ze trzy szkolenia, jakieś takie policji antyterrorystycznej plus z GISW. też o lotnisku, kiedyś też, było nie? lepiej. Tak, tak. Na lotnisku też zajmuję się właśnie szkoleniami. Tam od, odpowiadam za właśnie te techniki interwencyjne. E, i za strzelanie, tak? bo tam jest to na bieżąco właśnie. O tyle jest fajnie, że lotnisko ma swoją strzelnicę, ma swoją salę. E, mamy to dostępne 24 na dobę. Są tam różnego rodzaju ćwiczenia i policyjne i zgrywanie właśnie z tymi służbami ochrony lotniska. Ostatnio byłem na takim dużym ćwiczeniu, gdzie policja antyterrorystyczna wjechała samochodami do środka do lotniska i całe lotnisko tam zdobywali, bo byli terroryści, także dużo się dzieje na tym lotnisku. tak? Można też wiele rzeczy zobaczyć tak naprawdę. Bo dzięki temu kolejną rzecz się dowiaduje, tak, jak można, co można, jakie ćwiczenie można zorganizować, no, jak to wygląda, tak. Wszystko trzeba aktualizować, nie wszystko Zgadza się aktualizuje, się. Nie? Ale jeszcze miałem takie pytanie, bo do tej selekcji, bo tak, żeśmy nie idziemy, jak gdyby, tokiem pytań, bo się, jak sam że rozmowa sama napędza. Sama się napędza. I, tak? I teraz jakbyś miał porównać z twoją selekcję, czy to do Lublinca, czy do Gromu, i tym, co teraz słyszysz, jak wygląda selekcja, I, bo rozmawialiśmy wcześniej telefonicznie tak. też, i, i to też chcieliśmy poruszyć, że na przykład, ilu było tak, kandydatów, jak ty startowałeś, a ilu jest kandydatów teraz? Dlaczego tak jest? I, i czy to jest przez ni niż, <grym> czy to jest przez brak chętnych wynikający z innych przyczyn? No, przyczyn na pewno jest wiele. Zacznijmy od tej pierwszej części. Jak ja startowałem na selekcji. Na WF było 512 osób Selekcja była rozłożona na parę dni Chyba na dwa tygodnie nawet Codziennie A było na czym, na czym, na już, już zaraz na właśnie opowiem wszystko I to przejeżdżaliśmy na WF Na WF robiliśmy bieg na 3 km, Bieg na 100 metrów Podciąganie się na drążku Poręcze, czyli pompki na poręczach Brzuchy, wspinanie na linie Chyba 5 metrów było Albo 7, nie pamiętam już i, co, I to wszystko wy... na czas, tak. Na czas. Tylko, że e, jak ja byłem, to nie było norm. Bo teraz większość ludzi się sugeruje tym, że jest napisane, że w wojskach specjalnych się robi na drążku 18. Ja na selekcji zrobiłem 27 na drążku, jak pamiętam, i 34 na poręczach. Wszystko się robiło na maksa. Mhm. Bo inaczej było Ale drążek tam. był tak zwany kip? Czy... Drążek tylko i wyłącznie, jeżeli chciałeś zostać takie. operatorem, to jest siłowe. Czyli proste ręce i siłowo instruktor się liczył bez, bez bujania, badenka. bez niczego Nie ma tak jak teraz w crossficie, że tam się buja I prawie wskakuje, nie Typowy, siłowy drążek Tak, podciąganie się na drążku Brzuchy e, Minuta czasu, chyba 120 Norma była i się po prostu robiło Wszystko na granicy, tak Żeby wszystkie wyniki mieć jak najlepsze Po tym od razu Następowała walka wręcz I walka wręcz trwała o kurde nią, 3-4 godziny. Ja akurat na walce wręcz jak byłem e, i już doszliśmy do etapu, bo były i stacje, i worki, i wszystko. I potem były sparingi. Sparingi trwały. No powiem ci szczerze, że tak z godzinę. Z godziny Ale non stop to powiedz... się da... zmieniać i się bijeś. A sparingi bokserskie tak. czy bokserskie? Kitbokserska były. Sparingi. Tak? Tam bardziej chodziło, żeby pokazać ducha walki. ducha walki, tak? Nosy pamiętam, że tam z dwa były złamane, także tam nawet ci co nie mieli się bić, ale były osoby, które się dosyć dobrze biły i na przykład nie ja. A ty, ja, ty... Ja, no, <laughs> jak się bić? E, powiem ci, że na przykład ja jak się biłem, już ten instruktor widział, że ja po prostu Że, że umiem się bić i dawał mnie do coraz takich cieńszych nie było kategorii wagowej. No i tam sobie radziłem, ale niektórzy naprawdę mocno bili i tam mówiłem do gościa, no dobra, jak bijemy się mocno, no to bijemy się na maksa. I potem już instruktor widział, że tam daje sobie z każdym razem i do mnie mówi, dobra, to ty już masz przerwę, bo akurat było nieparzyście. Mówi, to ty już z wszystkimi przedeż, to już masz przerwę. I tam ja sobie stałem i potem już patrzyłem, jak się biją, bo akurat wyszło, że nieparzyście. Ale jak patrzyłem i potem wielokrotnie byłem na selekcji, bo sam prowadziłem właśnie walkę wręcz. I pomagałem, i, i robiliśmy po prostu notatki. Kto jak się bije, bo ludzie potrafią. E, słyszymy, jak jeden mówi do drugiego: wiesz, ty delikatnie, nie oszczędzaj, nie? A tu właśnie chodzi, żeby pokazać tą wolę walki. Mi nie chodzi, żeby pokazać technikę, bo ja rozumiem, bo ktoś może nie umieć się bić, ale pokazać, że te serce, że nie zostawi mnie, jak będę w boju, tak? Tak jak było kiedyś. Najprościej mówiąc, jak bramka stała, to jeden za drugim szedł w ogień, tak? A teraz. Nie wiem, jak jest na bramkach, jest, Jeden, jeden jest, jest. Jeden z kiblu, bo coś że tam brzugo bolał, <laughs> i... a trzeci miał telefon od mamy. No i, i, i bije się jeden z pięcioma, kiedyś tak nie było. I to właśnie też jest tak troszeczkę, żeby na tej selekcji pokazać na WF-ie, na walce wręcz, że mam ten charakter, że nie zawiodę kolegę, tak? Więc patrzyliśmy bardziej na charakter, a nie jak to się bije, czy tam kopnie kogoś na głowę, tak? Dodatkowo były też zapasy teraz poprowadzane, więc zmodyfikowaliśmy wiele rzeczy już na tej selekcji, tak? I tarcze, żeby techniki zobaczyć, jak robią, i stacje zobaczyć, czy kondycyjnie dają radę, bo on ma być psychicznie, fizycznie na to gotowy, tak? I u mnie, po tym etapie, szliśmy od razu do psychologa i robiliśmy testy. I to był koniec. I jak przeszedłem to wszystko, to dostałem kolejny etap to kolejne, kolejny przyjazd do Warszawy, jechaliśmy na wspinaczkę, czyli na. Zjazd na kolejce, wchodzenie na e, speleo, tak, na któreś tam piętro, to odbywało się w straży, więc tam było chyba trzecie piętro i się wchodziło. Zjazd na linię, czy umiemy zjeżdżać, czy się nie boimy wysokości i tak dalej. I to był etap i po tym etapie oni mówili, kto zostaje, kto odpada. I wtedy w góry. I od razu powiedzieli, jutro, tylko dostawałeś kartkę, jutro o tej, o tej godzinie masz być tam i tam. I to już był twój problem, jak się tam dostałeś. I jeszcze wracając do tego na egzaminie z WFU stawiło się 512 osób. U mnie na selekcji. Wiem, że moich kolegów tam, tych starszych, to mówili, że po 700 osób było 1000. U mnie stawiło się 512. W góry pojechało 112 osób. Po górach zostało nas 23. Tak to wygląda. Czyli z 512, 23 albo 27 osób, już nie pamiętam, zostało. No, a jak jest dzisiaj? Bo jak tendencja, jest dzisiaj? tendencja już hmm. była za twoich czasów spadkowa, skoro mówi, że tak. starsi mieli więcej na selekcji. To, tak, czyli musiało to się. z roku na rok troszeczkę się chyba zmniejszać nie? tak, teraz powiem Ci, że ogólnie jest jak czy tam we wszystkich siłach specjalnych, nawet jak rozmawiałem z chłopakami ze Stanów Zjednoczonych, to to samo mają po prostu spadek, u nich spadek wygląda to w ten sposób że coraz młodszych biorą, czyli kiedyś tam była granica wieku, że powiedzmy bierzemy 30-latka czy 32-latka do sił specjalnych, mówimy tu już o elicie sił specjalnych, czyli Delta i Navy Seals, a nie mówimy o grupach specjalnych, tam 10 ta grupa piąta, trzecia, i tak dalej, czy o jakiś odach tylko mówimy o takich topowych jednostkach, które są cały czas w boju, czynni, tak? No to oni mieli, tak, że oni wybierali sobie z tych jednostek specjalnych, czy z zielonych beretów, czy z Rangersów, i dopiero to było tak, że do delty nie mogłeś sam się dostać, do delta brała ciebie, jak wiedziała, że ktoś jest dobry, i to też musiałeś spełniać te wymagania. Teraz wiem, jak rozmawiam z kopakami, że ten wiek już troszeczkę poszedł w dół, co dawało. Troszeczkę inne myślenie, bo młody człowiek, który nie ma rodziny, nie ma dzieci, ma 27 lat, 25 lat, on troszeczkę inaczej myśli niż ten, który już ma 32 lata, pracuje ileś tam lat w jakiejś jednostce, w Zielonych Beretach czy w Rangersach i on idzie. I u nas jest to samo. U nas teraz wiek troszeczkę zjechał też, no bo no nie ma już ludzi, którzy by chcieli przychodzić, nie ma ich tylu. Poza tym jednostka otworzyła się, była teraz niedawno selekcja. Typowo z cywila, no ale okazuje się, że, że z tego co, co wiem i czytałem, to, to wiem, że było ponad 80 osób i niestety po WF-ie, pomimo że wszyscy twierdzą w internecie, że jest niższa norma, się okazuje, że nawet tej niższej normy nie potrafią przechodzić, bo w górach do, do gór przystąpiły trzy osoby i w górach nikt nie przeszedł, tak? czyli z 80 paru osób, nikt nie przeszedł z selekcji. Więc to wygląda bardzo słabo na dzień dzisiejszy, tak? Znaczy, jeżeli chodzi o słabość, to ostatnio miałem jakiego kolegę, który jest tutaj w czerwonych boreta, beretach u nas w Krakowie, i oni mają tam to jest taka podstawowa służba, nie? I oni mają tam do zaliczenia yy, tam ileś dni w lesie, I, i on mówi, że tam był jakiś tam sierżant, yy, który tak się z grzeszczości zapytał ich w tym lesie, czy oni czy, bo robi kawę, czy chcą kawę, a któryś tam wyskoczył, czy, czy małek, żeby mu zrobić latę. <noise> ten ja na niego tylko spojrzał, no bo no co miał więcej powiedzieć, nie? No ale wróćmy do tej selekcji, tutaj. No i, no i jak oni sobie z tym radzą? Nie? Z tymi normami, z tym, że jest coraz mniej ludzi, no i, no i kto tam w ogóle teraz służy? Czy jest w ogóle z kogo przebrać kogoś do służby? Znaczy, słuchaj, ogólnie jednostka wojskowa Gromą opierała się na tym, że bardzo dużo ludzi przychodziło z różnych innych formacji, czyli z antyterrorystycznych jednostek policyjnych, e, z wojska i tak dalej. tak? I dalej my na tym bazujemy, tak. Czyli e, ludzie, którzy już wiedzą raczej, czego chcą, tylko że problem jest mianowicie inny i ten problem był zawsze, nie wiem jak jest teraz, ale podejrzewam, że niewiele się zmieniło, że dowódcy jednostek nas nie puszczali za moich czasów. E, jeżeli chodzi o pierwszy punkt specjalnej komandosów, to nasz, nasz 15 osób przeszło selekcję, tą weryfikację papierami. Dostaliśmy zaproszenie na selekcję, przeszliśmy selekcję, po czym się okazuje, że z jednostki dzwonią, że my powinniśmy już pracować w jednostce od miesiąca, a nas nie ma w jednostce, co się dzieje. I się okazuje, że dowódca zamknął papiery w sejfie. Po złości nie chciał nas po prostu puścić, bo 15 osób z jednego działu ucieka do gromu. I tak to wyglądało, i wiele osób miało problemy, bo dowódcy nie chcieli puszczać. Tak? No, bo nie mieli i... ludzi też, tak? Bo, te, bo oni też nie mają ludzi, oni też mają po prostu wakaty i nie ma się co dziwić, tak? No Ludzi coraz mniej przychodzi do, do służb. Teraz słyszałem o policji, że są takie normy, że, że w ogóle przez internet już zaczynają robić cały kurs po jakiś podstawowy i jest skrócony w ogóle, więc jeżeli to wszystko tak idzie, to ja nie wiem, kto zaraz będzie gdzie pracował, bo to po prostu idzie w złą stronę, tak? Wszystko, wszędzie, wszystkie służby widzę, że, że jest coraz gorzej, tak? Nabory trwają, bo nie ma Ludzi. Jeżeli chodzi o grom, no to e, ja dosyć często powtarzam tej młodzieży, na przykład na zajęciach skitboxingu, jak gdzieś tam jeździłem po zaprzeźnionych klubach, to ja pokazywałem filmy o jednostce, tak, żeby widzieli o co w ogóle chodzi z jednostką. No ale dostaję dosyć często pierwsze podstawowe pytanie: Pan się mnie pyta, a ile będę zarabiał i gdzie najwięcej w jednostkach specjalnych się zarabia? No to ja odpowiadam na to pytanie w ten sposób. Idź kolego sobie dalej z liceum, idź sobie. Gdzieś tam na studia, i w czasie studiów poczytaj trochę, dowiedz się, i dopiero wtedy zastanów się, gdzie ty chcesz iść. Bo mówię, ja jak szedłem, to nigdy nie patrzyłem na pieniądze i wielu kolegów, my byliśmy fanatykami, mi się wydaje, e, którzy chcieli iść do tej jednostki. I ja na przykład między Lublincem jak pracowałem, a Gromem, ja 300 złotych więcej zarabiałem, gdzie miałem już rodzinę. I przeprowadziłem się, żona mieszkała w Lublińcu, a ja w Warszawie, czyli żyliśmy na dwa domy, mając 300 zł więcej, bo tylko tyle dodatku dostałem, bo na pierwszym etapie, jak jesteś w Gromie, to dostajesz ten dodatek pierwsze 3 lata służby, potem jest 3-6 i potem już jest ten dopiero maksymalny dodatek. Więc ja na początku dostałem ten najmniejszy i, i, i żona nie zastanawiała się, ile nam z tego zostanie, tylko no chciałem iść to poszedłem. Jeszcze jedną historię opowiem kiedyś. Ale, że, że przerwę, Bo jak już jesteśmy w wątku finansowym, to ile taki gromowiec zarobi już pełny. O jakich kwotach mówimy? To nie mów, bo wiadomo, każdy ma tam jakiś stopień i tak dalej, ale rzędy się. kwot, żeby na przykład ten, który to będzie oglądał dzisiaj ten młody człowiek wiedział. Czego możesz tam spodziewać, jeżeli chodzi o finanse? Słuchajcie, bo teraz, to zależy od stopnia tak, i tam zgadza poziomu się. Przeszkolenia, ale jakie to są rządy kwot? Jakiś zakres? Teraz, teraz to się o tyle dobrze zmieniło, że wojsko w ogóle całe wojsko Polsko dostało trzy e, razy podwyżkę. Więc ta kwota od, od czasu jak ja odszedłem. To już 2000 doszło, więc w tej chwili to jest akurat w gromie ponad 5000 zł tak? Wchodząc, tyle się dostaje. Wiadomo, że te dodatki potem z latami idą, i tak dalej, więc można tam e, nawet do 7 8000 tak zarabiać. Więc to, je, to jest takie wynagrodzenie za, za tą pracę, nie. E, dosyć często ze mnie ludzie się śmieli, na przykład mój sąsiad i kiedyś powiedział, jak ile ty zarabiasz? Ja wtedy zarabiałem. Na pierwszej mojej misji 750 dolarów. 750 dolarów, powtarzam, zarabiałem. I sąsiad do mnie mówi: No dobra, to w Polsce ile ty dostajesz? Wtedy ja w Polsce zarabiałem tam chyba 1800 złotych. I on do mnie mówi: I ty jeździsz na wojnę? Ja mówię: No, no to jest moja praca. Mówi: Człowieku, ja mam 10 tysięcy złotych i w życiu bym nie pojechał. A ty, jak to zamienisz? może ma ze 3-4 tysiące i ty jeździsz? Także od tego się zaczynało, więc teraz naprawdę uwierz mi, że te pieniądze już są o tyle dobre, że jest coraz więcej, no i wiadomo, że na misji też dostajesz jakieś tam dodatkowe pieniądze, te, to jest też około właśnie tam 8 tysięcy złotych, więc to już tam jakaś kwota jest, ale to nie jest wcale jakiś tam super dochód, jak to się na to, no to liczy. No to właśnie, wracając do tej młodzieży, nie, czy tam do, do, do tego nowego narybku, to czym myślisz można ich jakoś Przekonać do tego, do takiego rodzaju służby. Nie? W ogóle do wojska i, bo nie każdy musi być specjalsem, nie, ale y, do wojska, nie. Ja my zachęcamy tym. Teraz zacząłem pracować też w akademickim liceum ogólnokształcącym, akurat w Warszawie i Włodzi Łodzi, jest to profil mundurowy. Coraz więcej takich liceów powstaje, to jest fajny kierunek, bo z tych grup kiedyś może utworzą się grupy paramilitarne, bo tych grup paramilitarnych też trochę mamy. I to są też ludzie, fanatycy. To, że oni tam bawią się w te wojsko, Niech się bawią, ale z nich prawdopodobnie coś kiedyś będzie, bo oni już wiedzą, jaki kierunek sobie obrali, że chcą być żołnierzami i nie wiem, czy będą żo żołnierzami sił specjalnych, czy w normalnej jednostce będą pracować, ale im się to podoba. O tyle mamy kolejny problem, taki, że idą do wojska i w wojsku to troszeczkę inaczej wygląda. I jak oni to widzą w środku, co się dzieje, to oni potem rezygnują, bo on myślał, że w wojsku to, to będzie inaczej, a to jest całkowicie inaczej. Bo, bo nie ukrywajmy, są tam takie nieraz rzeczy wychodzą, że po prostu człowiekowi się w głowie nie mieści. No, regularne wojsko, no mówmy się, no to jest beton. No, 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 no zgadza się, tak no. jak mówisz, beton. I. I no troszeczkę, ludzie mi się oczy otwierają i potem rezygnują, tak? Ostatnio. Ja mam teraz tylko właśnie tak na świeżo, bo kolega zmienił jak gdyby pracę, gdzie był, no był jak to się mówi, kominiarzem i poszedł do wojska i tam było, jest odpowiedzialny za jakieś szkolenie, to mówi, że to jest po prostu, to, jest, to jest, Myśli już o zmianie pracy, nie? Tak, Bo zgadza się. Po prostu tu się nie da nic robić, nie? Tam są wiecznie problemy, kłody, amunicja, to, a czemu, a Ale jak, samo to, a tam, to, że on, wiesz, przez pierwszy tydzień bujania się po jednostce miał problem, dlaczego odnosi brodę, nie? Wiesz, tam jeszcze jest ten syndrom czyszczenia butów i, wiesz, tej musztry. No ja nie mówię, że tam był... Malowania krawęźników. E, <laughs> wiesz, zgadza się. No, e... Więc wracając do, tych, do tej młodzieży, nie? Bo ty też jesteś nauczycielem, z tego co mówisz. Tak, zgadza się, poszedłem teraz. Może nauczycielem to, to za grube słowo, ale staram się coś przekazywać, jakąś wiedzę. Staramy się tym młodzieży, wiesz, przekazywać. Byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego, tak? Ściągać jakichś gości. Tak jak mówię, pokazywać filmy, wiesz. Oni muszą mieć jakiś wzór do naśladowania, pokazy sprzętu, uzbrojenia. no... Co tylko się da. Ja wiem, że program jest troszeczkę inny, ale to na przykład na obozie się robi jakieś dodatkowe takie rzeczy, no bo odgórnie też jest program ustalony, którego musisz się trzymać, tak? I tam program na przykład nie przewiduje, że będziesz pokazywać sprzęt, tylko jest na przykład 3 godziny musztry, tak? I ty musisz się do tego programu, że tak powiem, stosować, ale jako ciekawostki gdzieś nam na spotkaniach dodatkowe zajęcia na przykład są, które nie są jakby. W godzinach tylko dodatkowo organizujemy, żeby to młodzież jakoś zachęcić, właśnie filmy medyczne pokazujemy, no, broń, sprzęt, jaki jest. E, spotkania z różnymi osobami, takimi, kurdenio, czy powstańcami. Ale czy kimkolwiek, to mówimy o tych, do tych To Ja mówię o tych liceach, tak. Ale tych wojskowy, profilu tak, o profilu wojskowym. nie? No bo tu trzeba ich zachęcić, tak? Bo oni tak naprawdę wybrali te liceum, ale ja, jak się pytałem, robiłem takie rozpoznanie, to nie wszyscy do końca wiedzą jeszcze, czego się spodziewać, czego chcą, do jakiej służby chcą iść, bo to nie musi być tylko i wyłącznie wojsko, to może być policja, a może do ochrony pójdzie, tak? Więc. Przepraszam, te liceum nam troszeczkę jakby pomaga, tak, bo liceum jest tylko jeden dzień przeznaczony na mudrówkę, a tak idzie normalnym cyklem szkoleniowym, tak, ale te liceum pomaga, zajęcia dodatkowe, na przykład jest grupa, która bardzo poszła w paramedykę i rodzice się zgodzili na to, akurat w tym liceum, gdzie ja jestem, uczę, doszło do tego, że rodzice pozwolili dzieciom i ta pani, która jest właścicielką, dyrektorką, pani, pani Kwatermisz, pozwoliła na to, że jest jeden paramedyk i paramedyczka, która jeżdżą w karetkach i te dzieci pomagają bezdomnym na przykład, tak? Czyli już zobacz, że mają kontakt pierwszej, drugiej klasie z, z różnymi rodzajami chorób, z realnym życiem, więc prawdopodobnie już część z nich, takim się to spodobało, że, że już powiedzieli, że będą po prostu paramedykami, tak, więc zobaczcie jak to działa, tak, więc trzeba po prostu, ja myślę, że już od tego wieku takiego, że już 14 lat, 13 te dzieci trzeba kształtować, to jest tak jak w sporcie było, Sportu nie mamy, bo nie mamy dzieci, w których kształtujemy, tak? Zobacz, jak był boks, zapasy, judo. I to, to wszystko powinno znowu wrócić, że my to powinniśmy się starać, żeby w tej młodzieży to wszystko pokazywać WF-y, i właśnie do czego powinny dążyć, tak? Ale dzisiaj, jeżeli chodzi o sport, to jest tylko piłka nożna, nie? To Popujesz jest kolejny. problem. sportowy i masz pięć stron o piłce, piłce nożnej, a ta ostatnia hmm. to jest to ma jakimś tenisie i coś może tam obok się. na. Zgadza się, pamiętam jak startowałem, że z tyłu jeszcze była zawsze rubryka, kitboxing i wyniki były. podawane, hmm. że mistrzostwa polski się odbyły, a teraz już tego nie ma, tak? Hmm. A powiedz mi, co myślisz o yy, wojskach obrony tercjonalnych? To jest dobre posunięcie ze strony rządu? Powiem z jednej strony, że jest dobre, z drugiej strony złe. Zacznę może od tej złej. Pracując z normalnymi jednostkami, widzę, jak oni się denerwują. Denerwują się na obronę terytorialną. Dlatego, że obrona dostała tyle sprzętu, który normalne wojsko nie ma. Zacznę, począwszy od Goreteksów, na przykład patrzą na broń, że oni nie mają, tam ci dostali od razu. Więc jest troszeczkę taki. Napięcie na linii właśnie żołnierzy obrony, normalni żołnierze szeregowi. Tak. Dla, dlaczego? Dlatego, że w obronach terytorialnych żołnierz idzie na kurs, a tutaj szeregowy, który był na dwóch misjach, stara się, żeby zostać kapralem i przez pięć lat nie może iść na szkółkę, a tam ktoś idzie przyszedł i idzie na kurs i on mówi, idzie w jednostce żołnierz obrony terytorialnej, ja idę i mnie mówi tutaj. Krzyczy, ale... że nie oddałem honoru. Więc Dobrze, jest taki widz. Ale z drugiej strony... strony jest dobre, bo zobacz, bo to jest tak, jak mówimy o tych liceach, że do obrony terytorialnej bardzo dużo ludzi przyszło. Bardzo dużo ludzi zaczyna się rozwijać w tym kierunku ogólnowojskowym i zaczyna się coś dziać. Czyli niekoniecznie jest powiedziane, że ktoś ktoś jest z cywila na ten kurs? Zgadza się. Może być złym zarządzającym i jak wódcą, najbardziej tak dalej, się zgadza. No bo... 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 Co jest też dobre, chciałem powiedzieć, że zobacz, że ci ludzie, którzy idą do obrony terytorialnej, to niektórzy e, mają swoje firmy, pracują no w różnych firmach, więc oni dają bardzo duży rozwój dla ogólnie przyszłych może jednostek, do których e, dotrą, bo niekoniecznie oni zostaną w obronie terytorialnej. Sam wiesz, że. Znaczy, mają. Moim zdaniem, to jest o tyle dobre, że to są ludzie, jakby spoza tego betonowego systemu. Tak Zgadza się. I wiedzą, jak z ludźmi rozmawiać, więc wiedzą jak ludźmi zarządzać, bo inaczej się zarządza ludźmi. W kapitalistycznym świecie, a inaczej się zarządza ludźmi w wojsku. Kolejna no. rzecz jest taka, że oni mają troszeczkę inaczej ułożone w głowie, inaczej widzą to wszystko mają inny no, punkt dużo myślenia. Dużo więcej widzą tak. i dużo więcej możliwości widzą. No. I, I oni próbują. Poza tym kolejna rzecz, wiem, że jest bardzo dużo fanatyków. Na przykład mamy jednego znajomego, który strzelał snajpersko i nagle poszedł teraz do broni terytorialnej. On ma tam karabin za 200 tysięcy złotych sobie złożył sam. I rozumiem, że się okazuje, że w obronie ma już taką wiedzę na temat strzelania snajperskiego, teraz byli na zawodach i się okazuje, że obrona terytorialna wygrała zawody. Dlaczego? Nie dlatego, że, że wiadomo, w obronie też ich szkolą ze snajpersków, tylko że dużo osób miało takie zainteresowanie i poszedł i akurat został tym snajperem w obronie terytorialnej, tak? I jest, ma taką już wiedzę z cywila, bo tyle w siebie zainwestował, bo w wojsku polskim nie wiem, czy byłoby stać kogoś, żeby. Tyle zainwestować w jego strzelanie w jakieś te specjalne. Ale samo kursy. To samo że, to, że jest taki facet, który za własny jakby koszt tak, się wyszkolił się. i tą wiedzę przekazuje. No, nie A tutaj, tylko że tak powiem, ten diamencik sobie ślifuje, tak? Bo już wiedzę ma naprawdę ogromną. Czyli generalnie jesteś można powiedzieć za, chociaż ma to swoje jasne, jak i ciemne strony. Tak, zgadza się, ale jestem bardziej za bo powiem ci szczerze, że zauważyłem teraz na przykład, jaki jest taki główny kierunek, że ludzie idą do obrony terytorialnej i z obrony terytorialnej już wiedzą, że chcą zostać w i już widzę, ile osób idzie na różnego rodzaju kursy, żeby jednak na stałe związać się z wojskiem. Więc obrona terytorialna to jest taki pierwszy krok. Pogadajmy o, tym, o tej twojej akcji, w której no, zostałeś ranny, nie? Tak. Dostałeś, mówiłeś, w, w okolice korpusu i dostałeś w nogę tak, zgadza się. Eee, a mnie interesuje z tej całej akcji, no to że przeżyłeś to, to wiemy, bo tu jesteś. Ale czy, czy, czy jak, w ogóle, gdzie to miało miejsce, jak to wyglądało i, to, i, i czy to był taki mm, y, akt, który nie był wcześniej ćwiczony, y, można było się go spodziewać, czy ktoś zawalił, czy nie, czy to była w ogóle totalna nowość, jeżeli chodzi o. O ten, nie wiem, to był szturm? Czy, czy tak, tak. To tak. był szturm to była i operacja. I prostu, tak, czy, czy dało się to po prostu, jakoś, dało się tego uniknąć, przewidzieć, i tak dalej, czy to był jakiś taki niefarta albo nieprzewidziana w 100% akcja w ogóle. Zaskoczenie. Znaczy, słuchaj, my wszystkie akcje planujemy. A akurat ta akcja była bardzo ciężka, bo parę jednostek specjalnych miało ją zrobić. I tak naprawdę, nawet jedna polska jednostka specjalna też miała to zrobić, i wszyscy no po prostu nie byli w stanie tego zrobić. I wyszło, że dobra, jest grom w Gazni, no to próbujemy to robić, tak? No i próbowaliśmy to robić, ale nie wychodziło nam, dlatego że jak tylko startowaliśmy, to od razu szła informacja i po prostu tamci uciekali z tego domu więc nie było opcji tego zrobienia, no dosyć długo żeśmy planowali to w jakiś sposób tam dotrzeć tak? to nie było daleko od gazni, ale się okazuje, że że po prostu tylko śmigło w Startowało, to tamci już, już po prostu szli w rozproszenie, tak? Na gorsze było też to, że oni pracowali niekonwencjonalnie. Na przykład pojawiali się, trzy dni ich nie było. Pojawiali się potem trzy dni pod rząd, potem nie było ich tydzień. Nie? Albo jednego dnia byli, drugiego nie byli, byli w różnych godzinach przejeżdżali. Tylko za dnia. Więc to jest dodatkowa rzecz, że ciężko jest cokolwiek zrobić, gdzie, gdzie ta nasza przewaga, wiadomo. Troszeczkę jest. Mniejsza tak no ale w końcu coś tam pokombinowaliśmy nie będę jeszcze mówił skąd skąd co jak no ale już wyszło że możemy tak no i już polecieliśmy dostaliśmy cynę że są więc polecieliśmy na polskich śmigłowcach no i pierwsza ekipa wchodziła była pierwsza ekipa szturmująca ale my już w międzyczasie ja byłem w drugiej grupie która krążyła cały czas i zabezpieczała. I e, dwie osoby uciekły na komarkach, dwie różne strony. Oczywiście na śmigłowcu mieliśmy afgańskich policjantów, i po prostu zatrzymaliśmy ten pierwszy motocykl. E, zostało tam parę osób, żeby zabezpieczyć i trzymać tego jednego uciekiniera, a my polecieliśmy znowu za drugim. No i tam doszło do wymiany ognia, że on już do śmigłowca strzelał, i strzelali nasi snajperzy ze śmigłowca. I oczywiście, doszło do tego, że on już wjechał w zabudowania, no i zostawił ten swój motor, więc my wylądowaliśmy i po prostu zaczęliśmy szturmować ten obiekt. Już jak dochodziliśmy, zobaczyliśmy komar, ten jego komarek, który tam był, e, że już krew była na nim, tak? Czyli już wiedzieliśmy, że jakiś snajper prawdopodobnie go ranił gdzieś, tak? No, i weszliśmy do pomieszczenia, na podwórko. Potem zaczęliśmy czyścić pomieszczenia. Okazało się, że go nie ma. Śmigłowiec cały czas ze snajperami, którzy nas zabezpieczali, krążył. I chłopaki mówią, że wybieg za podwórko, bo go zobaczyli, tak? Więc poszła informacja i poszliśmy, że tak powiem, za kampant, i tam pierwszy raz dostaliśmy od niego kontakt. Ogniowy taki bezpośredni, akurat się udało, bo, bo, bo pierwsza fala przeszła mi nad głową, tak? Bo szliśmy akurat w w sposób, jak się wchodzi w taktyce miejskie, czyli na krzyż i tak akurat się udało, że on nad głową mi strzelił, bo były dwa rogi niewyczyszczone, tak. Wiedzieliśmy, że już jest po lewej więc przeskoczyliśmy, no i zaczęła się ta wymiana, po czym poszedł jakiś tam granat, ale w międzyczasie on wpadł na pomysł, że obiegnie nas. Czyli gościu widać, że już coś tam kombinował, że nie chciał się poddać, nie? Akurat wyszło na to, że ja też krzyknąłem, że go obiegniemy, że go z drugiej strony zajdę. No i zacząłem biec. No oczywiście cała ekipa pobiegła. Nie wiem, ilu chłopaków biegło, czy było, czy było nas trzech, sześciu, czy dziesięciu. No i w międzyczasie, jak biegliśmy, chłopacy mi tam przytrzymali te drzwi. A ja tak wyszło, że byłem jedynką, tak? I jak biegłem, no to tak nie wiem, 7-10 metrów przed, przed drzwiami patrzę, że ten pan przeskoczył, tak? Czyli już mnie widział, pierwszy kontakt wzrokowy mieliśmy, więc ja zacząłem sobie e, kroić, a on w tym czasie wyskoczył i z tych drzwi zaczął strzelać do nas wszystkich, tak? No tak się zdarzyło, że ja byłem pierwszy, więc zostałem w nogę i dwie kule w bok, bo dostałem w bok dlatego, że czyściłem, tak? Czyli robiłem takie taktyczne krojenie torta, czyli wykrajałem sobie, żeby go zobaczyć. No i dostałem w nogę i w radio, i w płytę z boku, które miałem, tak? Oczywiście reszta ekipy była rozstawiona Więc od razu przykryliśmy go ogniem I tyle, nie? Ja chciałem stanąć na nogę Tak jak na filmach Chciałem stanąć, patrzę, przewróciłem się Patrzę na nogę Jakaś fontanna mitryska, Więc, wiesz, pięść włożyłem z boku sobie w nogę Bo była taka dziura, że piącha wchodziła, żeby zatkać W zakryte wskoczyłem Chłopacy tam jeszcze wiadomo, że walczyli z nim No i... E... Działałem tak, jak nasza procedura mówiła, tak? Czyli jak jest ta strefa walki, gdzie nie możemy prosić o paramedyka. No bo jest wiesz, walka, więc jest ważniejsze to, żeby chłopacy tam się, że tak powiem, ubezpieczali i walczyli z gościem, bo nie może tak być, że ja zabiorę jakiegoś paramedyka, żeby mnie, że tak powiem, już łatał, zaklejał mnie i tak dalej. Więc oni tam walczyli, a ja sobie po prostu założyłem, wiesz, Stazę, nie, Kata, skręciłem i pamiętam, że dwa lata przed moim wypadkiem też mój kolega, akurat z sekcji, został ranny w nogę i pamiętam, jak on opowiadał, że jak kręcił Kata, czyli Stazę zakręcał na nodze, to że go tak noga bolała, że po prostu nie mógł z bólu wytrzymać, nie? I wiesz, ja tam kręciłem i kręciłem, bo te jego słowa mi tak w głowie. Zostały, że kręciłem, ale żadnego bólu nie byłem i paramedek już przyszedł, i mowiarek już nie musisz kręcić, bo już krew nie leci, nie? Już zatamowałeś, tak? I potem opowiem jeszcze to tą to... historię z tym kolegą. Jego dlatego bolało, bo jak kręcili mu stazę, to mu skórę wcieli, i ta skóra już go tak wiesz paliła, że, że po prostu nie ten ból jak mu nogę przestrzeli, tylko ta skóra także była kręcona, tak jakby ktoś szczypał, nie? Ale ja to miałem tak w głowie, że kręciłem, kręciłem, i kumpel mówi, Arek, już nie musisz, tak? I chłopacy wiesz, Nanoszę mnie. Szybko zabrali. Medawaku nie podrywaliśmy, dlatego że polski śmigłowiec już wylądował i od razu mnie wszyscy zanieśli na polski śmigłowiec no bo tamten pan już wiadomo był swojego Boga. Więc mieliśmy zerwany kontakt ogniowy, no i chłopacy tam nie wmieszyli do śmigłowca, ja z paramedykiem wystartowaliśmy, poleczyliśmy. Okazało się, że wie, że, że dwie osoby były ranne, bo w tamtym pierwszym obiekcie też doszło do wymiany ognia, i też kolega został ranny, tak? I też mu kula przeszła przez rękę i dostał w płytę balistyczną, nie? Także tak to się skończyło. No co, no obudziłem się, znaczy, obudziłem się, dostałem jakieś tam przeciwbolowe. Pamiętam, że chciałem lekarza bić, bo lekarz złapał za palce od nogi i, i pierwsza rzecz mówił, zobaczymy, ma tętno, bo trzeba będzie nogę uciąć, nie? Więc tak jak trochę ja jeszcze taki na pół półprzytomny, a tu słyszę, że nogę uciąć, więc pierwsza moja myśl, o kurde, bez nogi to tak trochę słabo będzie, nie? I jeszcze mówi, weź go tam przekręć, bo muszę sprawdzić. I pamiętam, że tak chłopaki jeszcze mi opowiadali, bo już środki zaczęły działać, że mu chciałem bombę sprzedać po prostu, nie temu lekarzowi. Tam potem się śmiało lekarz do mnie, że ty, co bić mnie chciałeś i tak dalej, więc... Ale była y, tętnica udowa była? Y, nie, 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 na szczęście wiesz, ja to szedłem coś, tak? ja szedłem, więc ominęło wszystko straciłem tylko bardzo dużo mięśni i nerw, tak, przed podziałem na nerw kluszowy, zostałem, że tak powiem został mi odcięty, na szczęście e, nie mam jeszcze pełnego czucia w nodze i raczej nie będę miał, bo lekarz mówił, że do pięciu lat się regenerują nerwy a tutaj już trochę minęło, więc to czucie takie jest e, słabe Teraz dopiero zacząłem, ci powiem, dosyć mocno rehabilitować nogę, dlatego, że zacząłem startować w tym IPSC i nie mogę wybić się z tej nogi w ogóle, jak wychodzę, nie? I tu jest cały problem, że wiesz, ani, ani łydki, ani tego ja nie czuję od kolana w dół dalej tej nogi, więc może to jest dobre, bo jak walczyłem w K1, to by się przydało, tak? Brak <grym grym> życia. Nie, nie, nie walczę, nie. ale po tym po tym, jak, po tym jak zostałem ranny... Lekarz na szaserów e, powiedział mi, że nie będę mógł chodzić, a o sporcie mam zapomnieć. I wyjechałem na wózku z pielęgniarką i tak mówię do tej pielęgniarki wie pani co, pani wróci do tego lekarza? Ona, a czego pan zapomniał? Nie? A ja mówię: nie, nie, jeszcze muszę lekarzowi coś powiedzieć. I ona ładnie zapokała. Wjechałem, on już tam miał innego klienta i mówię do lekarza: czy doktor wie, jak ja mam na drugie imię? A lekarz tak spojrzał na mnie dziwnie i mówi: nie, ja mówię, laki. I trzy lata później zdobyłem Puchar Świata i widziałem go w indziej, lekarz mówi: To pan, ja mówię tak, to ja on. Nie wierzy, nie? A ja mówię: No cuda się zdarzają, tak. I sam byłem zdziwiony, że, że doszedłem do tego. Lekarz, który mnie składał w Miliczu, dr Adam. E, mówił, że dla mnie najlepsza rehabilitacja to będzie wrócić do sportu, i ja na przykład w szpitalu po 5 godzin dziennie trenowałem. Na gumach, na różnych takich tych jednostkach mi kupiła dużo sprzętu i po prostu cały czas trenowałem. I się okazuje, że, że tak wróciłem, że zmieniłem pozycję w ogóle walki, przez to, że nie, że nie mogłem kopać z tej nogi, że na mańkuta zacząłem walczyć. I się okazuje, że wygrałem Puchar Świata jeszcze, nie? W bardziej niewygodny jako mańkut Tak, zgadza się. A do, jedno, do służby wróciłeś? Tak, wróciłem do służby. A jakieś były problemy, przeboje z tym? Coś, było jakieś ryzyko takie, że już może nie wrócić? W związku By... z tym, że z tą nogą? Było bardzo dużo ryzyko. Ogólnie powstała taka nowa kategoria, kategoria A z ograniczeniami, bo ja miałem wiesz, dostałem się do jednostki specjalnej kategorii A, czyli tą najbardziej zdrową, bo... Człowiek, że jest i nie miałem w ogóle żadnych ubytków na zdrowiu, więc miałem kategorię A. Wracając, mógł być ten problem, że wiesz, ja miałem ubytek, ja miałem ubytek 21% mi wyszło, więc to jest bardzo duży, tam już jest, nie pamiętam przy ilu, to już jest, to są jakieś ograniczenia, tak? I to już była kategoria z ograniczeniami. Tylko, że ja zanim stanęłem na komisję, to trochę lat minęło, bo ja w międzyczasie rehabilitowałem się. dopóki nie skończyłem się rehabilitować, to ja nie stawałem, wiesz, na żadnej komisji. No, nie chcę mówić całej historii, bo nie chcę też mówić tak do końca, jakby. Powiem ci tak, pojechałem jeszcze na misję i zobaczyłem na misji, bo mówię, czy się nadaje, czy dam radę, czy psychicznie dam radę, czy fizycznie dam radę. Byłem na misji wróciłem i wtedy po prostu postanowiłem, że to się z koniec odchodzę, tak. Ale to sam rzuciłeś kwitami czy tak, dostałeś tak, taką tak. propozycję? Nie, sam rzuciłem. Sam rzuciłem, bo mogłeś jeszcze zostać. Tak, mogłem jeszcze zostać, ale nie wszystko układało się tak jak chciałem, tak. Drugi syn się urodził, więc trzeba było też już trochę zmienić myślenie. W ogóle wydaje mi się, że było po tym coś... jak dostałem to Wiesz co, trochę inaczej jednak człowiek zaczął myśleć, że całe życie myślałem, że jestem nieśmiertelny, Chciał bo, bo tak to wygląda, nie? Że, że wiesz, że mnie to nie spotka, a tu nagle dostajesz. I to myślenie naprawdę tak się zmienia. O kurde, wiesz. I tu nagle, kurwa, trzy kule ty żyjesz, wiesz? Raz przegołem na skokach, nie otworzy mi się spadochron, tak? Raz przejechaliśmy po minie. Nasz samochód nie wybuchł, ale kolegi wybuchł, no więc tych żyć trochę było, tak? Tu gościu ci strzela nad głową, nic się nie stało, tak? Więc już cztery życia miałem, nie? No ile możesz mieć tych żyć, tak? No nie wiem jeszcze gdzie, co kiedy, bo może ktoś kiedyś strzelał, ja nawet nie wiem o tym, tak? Więc już taka decyzja była razem z żoną i jeszcze parę rzeczy chciałem zmienić i powiedziałem koniec, tak? A żona dostała, było Puk, pogi, i tak dalej, że. Jesteś radny eee, i tak dalej? Słuchaj, do żony zadzwoniłem sam, ale moja żona jak mi teraz to opowiada i nieraz tam jak są znajomi opowiada, to mówi, że po raz pierwszy w życiu nie wiedziała, co mąż mówi. Bo ja byłem już wtedy na morfinie i ona mówi, że to wyglądało. Jak ja mówiłem, tak ona opowiada. Halo halo kto tam i tu I, 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 i. ona mówiła, że ja tak mówiłem, że nie wiedziała co chodzi tak więc, więc teraz to mile wspomina, bo się śmieje z tego tak? Ale, ale wtedy nie było nam do śmiechu ogólnie było tak, że kontyngent w ogóle jako Polska chcieli jak najszybciej zadzwonić do mojej żony i tylko dzięki temu, że mój dowódca powiedział, że nie ma żadnego dzwonienia, my to załatwimy sami to zadzwonił mój kolega mój dowódca sekcji, tak czy tam oddziału? On zadzwonił, bo wiesz, znamy się, wspólnie robiliśmy jakieś tam przed wyjazdami i nieraz były takie pikniki, całe rodziny, że całe rodziny przychodziły, żeby się zapoznały. No, bo wiesz, jedziemy na misję, tak, żeby zapoznały żołnierze różne rzeczy na piknikach się robiło, czy strzelanie dziewczyny mogły żony postrzelać, dzieci jakieś tam zabawy, jak starsze dzieci to i kładami i hamerami mogły pojeździć, więc to było takie, że wszyscy się bardzo znaliśmy, tak jakby wiesz, jedna wielka rodzina, tak. No więc jak on zadzwonił, to żona była spokojniejsza, że był wypadek. Ale nic tam się nie stało, Arek po prostu leży i może być nie tego, dopiero chyba dwa dni później zadzwoniłem już normalnie rozmawiałem no i powiedziałem co się stało i tak dalej wiem tylko, że że nie wiem teraz, czy żona poinformowała mamę, rodzinę tam Brahola, nie pamiętam, ale wiem, że ja mówiłem, mamie cały czas, że po prostu by wypadek klucz mi tam strzelił w nogę i coś się stało po czy ten i, i tyle tak nie było, jakoś tam wieje, żeby nie było zaraz y, jakiegoś dramatu w domu. Ogólnie jeszcze jedna historia z mamą miałem powiedzieć na początku. Była taka, że jak pracowałem w pierwszym pułku specjalnym, to wtedy ja miałem wyjazd do Iraku, i mama tam wieś, dosyć krzyczała, że co ty, głupi, zginiesz, na wojnę jedziesz i tak dalej. I moja żona siedziała obok i, i mama mówi, a ty co, pozwalasz na to wszystko? No i wiesz, ja mówię do żony, nie mów, nic nie mów, poczekaj jeszcze chwilę, no i mama skończyła, ja mówię, no i widzisz, i tak pojadę, ale mówię, fajnie jest tak, jak syn pomaga, bo trzeba w domu coś zrobić, pomóc, skupić i tak dalej, a teraz jak mam jechać, to, to ty nie pozwalasz, nie, mama tam nawet nie chciała, mówi, do dowódcy jednostki pojadę, powiedzieć, żebyś nie jechał, także, także tak, że, nie to dziwisz, tak, że tak no, wiesz, tak, ma, tak to wyglądało, do no. Takich akcji, no, nie? no, to to by było więc, chyba wręcz nie normalne. więc nie? tak to wyglądało, nie, jak przechodziłem, jak przechodziłem z jednostki wojsk komandosów z pierwszego pułku specjalnego do gromu, to powiedziałem, bo żona się pyta, Arek, ale, ale czemu chcesz przejść, nie? I ja mówię, Angelika, słuchaj, ja dalej będę pracował w wojsku, podoba mi się to, i teraz, czy chcesz, żebym był. Bezpieczny, czy chcę, żeby był taki bardzo bezpieczny, nie? A ona mówi, ale o co chodzi? Ja mówię, bo tam, gdzie pójdę, jest inny rodzaj szkolenia, i uwierz mi, jak ja zobaczyłem, bo ja chłopaków zobaczyłem pierwszy raz w firaku w ogóle. Historia taka, że byłem w pierwszym pułku i my chłopaków Nawala, zresztą i Janka Snepera, zobaczyłem w Iraku, zobaczyłem ich, oni zaczęli szkolić, bo oni byli przydzieleni do polskiego kontyngentu i oni zaczęli szkolić. I na przykład my się pytamy, jak wchodzimy do pomieszczenia, chłopaki mówią, wystarczająco, nie sprzedawali. Nam swoich technik, tylko mówili wystarczająco bezpiecznie. To dla Was starczy, no nie? I tak to wyglądało. Ja jak zobaczyłem chłopaków, i potem zobaczyłem obecnie świętej pamięci Damiana, to po prostu powiedziałem, o kurde, to jest chyba to, gdzie ja chcę iść, nie? A dosyć często w pierwszym pułku na apelach się mówiło, że, a tam kurwa, do gromy my cztery takie gromy możemy wystawić, bo pułk miał dużo większą liczebność, jeżeli chodzi o operatorów i zawsze nam mówili, że, a... Groma, pierwszy punkt to to samo. My możemy cztery takie gromy wystawić, a się okazało, że jak zobaczymy chłopaków, to w ogóle inny świat był, tak? Wyposażenia, wyszkolenia, wszystkiego, tak? I na tej podstawie, co nam powiedzieli chłopacy, zaczęliśmy przerabiać honkery, bo historia jest jeszcze z honkerami, ze skorpionem. To przecież powstał na w bazie tego, co pierwszy punkt specjalny, się z Lubińca, co pozmienialiśmy, tak, bo widzieliśmy to u chłopaków z Gromu i my nagle, wiesz, pocieliśmy Honkera. W ogóle miałem wypłaty pierwszej nie dostać. To też taka nieznana historia. E, przyjechał pan pułkownik i powiedział, że moja sekcja zniszczyła e, Honkera i mamy płacić za niego i chcieli nam wypłatę całą zabrać, całej sekcji, tak, za tego Honkera, bo on <laughs> chyba wtedy 80 tysięcy złotych kosztował. A my pocięliśmy go, wiesz, ławkę przez środek, żeby trzymać sek Sektory, obrotnice u góry. No, bo żeśmy... sobie, dopasowaliście sobie furę po prostu do swoich, Zgadza, do swoich potrzeb do... zadań, tak? Opona była z przodu, bo chłopacy z Gromu mieli wtedy już, wiesz, mówili, że trzeba nieraz samochody przepchać, czy bramę otworzyć, to żeby, wiesz, to było jak amortyzacja. Z sektory trzeba trzymać, obrotnice pierwszą. Nie wiem, czy, czy można to śmiało powiedzieć, w Wojsku Polskim to pierwszy pułk specjalny komandosów zdobył gdzie? Na złomie. Pojechaliśmy na złom i kolega wziął na złomie i znaleźliśmy i no na gwoździe po, była przyczepiona. Jak tak dalej w służbie to by ci się, tak dostało to, się dostało to, chyba za tak, za. tak to wyglądało. Tej no. Straszne. No, ale tak to było. Ale zrobiliśmy takie pojazdy z nich, że potem widziałeś. W różnych gazetach opisywali, że powstał skorpion. I zobacz, jaki nagle został wprowadzony. Nowy projekt, jak technika poszła. Tylko przez jeden wyjazd, tak? Jak wszystko zaczęło się zmieniać, ewoluować. Jak kamizelki były robione na taśmy tu na ramionach, bo trzeba było karabin przyłożyć, ustrzelać, bo kiedyś były te duże kamizelki z kołnierzami. Więc to wszystko, zobacz jak się zmieniało. Nie Plyt kariery teraz, przestriki. no kurde nie. No, wojna, że wypoligon no i za to wychodzi, nie? Więc... A powiedz mi odnośnie tego twojego postrzału i tego jak wróciłeś, czy ciebie dotknęło coś takiego jak zespół stresu półrazowego? Czy to, bo tam dużo, są różne zdania, nie? Jedni mówią, że to farmazon, że to jest takie trochę, wiesz, żeby wyłudzić jakieś tam odszkodowanie dodatkowe. jedni w to wierzą, inni w to nie wierzą. Jakie jest twoje zdanie? Powiem ci na szczerze, temat, że, 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 że sami, sam wiem, że po y, Wietnamie Widzieliśmy na filmach i ile osób miało te PTSD. Żołnierze byli zostawieni sami sobie, nie na pastwę losu, i to jakoś do nich docierało. Tak, tak. Czy to są ci to bo to też oni tych ludzi praktycznie z przymusu. Tylko, że trzeba też jeszcze jedną rzecz. Jak był ten zamach na Gazni, co był ten atak planowy, co tam wjechały te samochody z trzech stron i tak dalej, to powiem ci, po tym jednym wybuchu. Na 2,5 tysiąca żołnierzy, tysiąc podań było o rotację. Czyli zobacz, jak, jacy ludzie mają psychikę. Tak? Słabą. Tak to określmy. Ja rozumiem, nikt nie chce ginąć, ale jak nagle. Jedziemy na wojnę, bo zdamy sobie sprawę, bo przecież Afganistan to jest strefa wojny. Jedziemy na wojnę, bierzesz za to pieniądze. Sam się zgłaszasz, czy tam się wybierają, bo chętnych jest naprawdę bardzo dużo. I nagle wybucha do bazy, chcą się. Że tak powiem, wbić, szturmują bazę, chcą strzelać. No to jest normalne na wojnę, że ci źli chcą zabić jak najwięcej żołnierzy i on traktuje nas jako wrogów. I nieważne, czy jestem Polak, czy żołnierz ze Stanów Zjednoczonych, czy z Francji, z Hiszpanii, z Niemiec, nieważne, on traktuje nas jako wroga, tak? My jesteśmy najeźdźcami dla nich. I nagle tyle ludzi rzuca podania o rotację. Czyli, czyli tak naprawdę, zobacz, co się stało w ich głowach. Czyli to już może być pierwsza oznaka PTSD strach. Ja nie wiem, czy mam PTSD. No, na razie nie widzę tego i nie chciałbym widzieć. Wiem, że niektórzy, którzy nie mieli pomocy, faktycznie jakoś mają takie dziwne zachowania. O tyle było fajnie w jednostce, że ja miałem pewne wsparcie. tak. Jednostka zawsze dbała i że tak powiem. Może przez to rozmawiałem kiedyś z panią psycholog, i ona się mnie pyta na przykład o całe zajście. Ja jej opisałem całe zajście. olan ona mówi, ale ty takich detali nie pamiętasz, jak gościu wyglądał. Ten, który do ciebie strzelał, co jak? Ja mówię, no pamiętam, miał granaty, miał granatnik, że tego nie użył, nie? Bo mógł mówię nas wszystkich tam rozwalić, tylko gościu też widocznie był w stresie i wie, zadziałał, jak zadziałał. Eee, ale ona mówi, masz dużo takich wyciętych luk. Mówi: To dobrze, bo prawdopodobnie właśnie twój mózg wyciął to, tak? Ja pamiętam jak to wyglądało, mogę rysunki porobić i tak dalej, ale, ale akurat jak ten pan wyglądał nie pamiętam, tak. Tylko widziałem, pamiętam, że miał na sobie po prostu parę granatów i granatnik na kałachu i tak dalej. Więc... A to było, yy, yy, to było w Afganistan, Af Af Afganistanie, tak? Tak, zgadza się. No Jeszcze zostając przy tym Afganistanie, to jakie jest twoje zdanie na temat bieżącej sytuacji w tym kraju? Jak ty się czujesz no, po tym wszystkim, co przeżyłeś i widzisz, co tam się stało w zaledwie nie wiem, miesiąc czy tam dwa tygodnie i, i o co chodzi w ogóle? Powiem ci, że no wygląda na to, że ktoś coś chciał wyciągnął może z tego Afganistanu. Czy ropy, czy jakieś pierwiastki, tak? I tak dalej i zostawił nie ten Afganistan teraz to jest wiesz sam sobie pozostawiony nie wiem czy idzie w ogóle jakieś wsparcie przecież tam jak my byliśmy to to większy budżet był e, wrzucony niż w plan Marszala jak był tak więc tam kupę zostało wpompowane inwestycje różnego rodzaju i to wszystko zostało i tak naprawdę moim zdaniem teraz będzie się to marnowało e, dawno dawno. Spół roku temu, albo może dużo oglądałem taki program, jeden Afganczyk, się wypowiadał, program leciał około godziny 24 gdzieś tam w telewizji i on wręcz prosił, on był z rządu, nie chciał pokazywać twarzy, bo mówił, że go zabiją. I on wręcz prosił, żeby znowu wróciły stricte akcje uderzeniowe sił specjalnych, bo on mówił, że po tym jak my przekazujemy to policji, różnym formacjom, NDS-owi, przekazujemy im, że oni mają chronić. Normalnie, cały kraj, granice, państwo i tak dalej, ludzi, to on mówi, że on widzi, że to nie jest tak, jak było, jak właśnie ci żołnierze wspierali, tak? Czyli jak żołnierze mieli powiedzmy 90%, a powiedzmy Afganisty Afgańczycy tylko 10%, bo potem te proporcje się zamieniały, wiesz, bo my przekazaliśmy władzy, żeby oni sami byli w stanie robić czy te akcje uderzeniowe, czy sami zarządzać, tak, zabezpieczać granice, mieć policję w każdym mieście, mieć wojsko, tak, tak jak w normalnym państwie u nas się dzieje, tak, wiadomo, że, że jest jakiś generał, minister, prezydent, który rządzi i tak to miało funkcjonować, no oni to zostawili, to wszystko tak się rozwiało, tam było tak, że każdy, e, który... Powiedzmy był w jakimś tam rejonie, to rządził sam dla siebie, bo miał może jakieś udziały czy w narkotekach, czy w czymś innym, tak. I oni z tego, że tak powiem mieli udziały, pieniądze i moim zdaniem no zostawione to zostało i talibowie raczej to wszystko chcą przejąć i chcą dalej doprowadzić do tego, żeby było odwrócenie sytuacji, czyli nie będzie już takiej jakby Europy wolnej, czyli dalej będą ich znowu cofać, zresztą już słyszymy co się dzieje, tak. Eee, czyli już tam te kobiety chciały starkować, to już widziałem filmy, że strzelają, że, 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 że już je rozgoniły, już tam parę ukarały, ukarały. W ogóle było tak, że chyba dwie się głów nagle ścieli. Po tym, jak e, skończyła się e, ta ewakuacja, to oni od razu chyba następnego dnia dla przykładu dwie się głów ścinali. Są filmy normalnie pokazane, jak na placu mieczem, jednym cięciem ścina głowę, tak, dla przykładu, i mówią, co to była za osoba i tak dalej. Także tam... No ale teraz, no bo ty jak gdyby, znaczy moim zdaniem, i tu ktoś to wcześniej też powiedział, że, to, że dla was to jest praca, nie, że tak. nie powinniście się tym za bardzo jakoś tam wnikać w to wszystko, no bo jesteście, jesteście żołnierzami, wykonujecie po prostu polecenia, czy to będzie Irak, czy to będzie Afganistan. Znaczy się, my mieliśmy zobowiązania wobec innych krajów. Jesteśmy w różnych e, paktach z różnymi krajami, Polecieliśmy do Afganistanu. Ja osobiście myślę, że dobrze, że polecieliśmy. Wiadomo, że zginęło dużo żołnierzy polskich, tak, nawet nam, mój kolega zginął tak, z pracy. E, no, ale doświadczenie, wszystko, co my tam zebraliśmy, technika, jak się zmieniła, czy same samochody, pojazdy, tak o tym mówiliśmy, zaczynając od, od honkerów, skończywszy na tych mrap które są teraz i, i jeszcze inne pojazdy specjalne, to zobacz, jak to wszystko się zmieniło. Ja po raz pierwszy w życiu e, zobaczyłem, w Lublinie nie miałem takiego wsparcia jak byliśmy w Iraku, ale tutaj na jedną operację, którą my żeśmy myśleli, na przykład pięć samolotów mieliśmy, tak? Ja nie wiedziałem, że w ogóle że aż tak jest ten system amerykański mocno rozwinięty w ogóle na świecie, bo to nie tylko Amerykanie, tak? No, u nas tego brakowało, zobacz, że teraz dopiero jednostka ma swoje śmigłowce. E, na jedną z operacji odbicia polskiego zakładnika nie polecieliśmy, bo nie mieliśmy śmigłowców i siedzieliśmy na lotnisku i wpadają nasi znajomi z 10 grupy specjalnej i mówią, że oni lecą odbijać Polaka, nie? A my, jak? Przecież my czekamy, no ale wy nie macie śmigł. Cienuki wylądowały i oni polecieli, a my dalej na lotnisku siedzieliśmy, bo śmigłowce, które miała Polska, nie były w stanie przez górę przelecieć z takim składem, który my musieliśmy mieć, żeby, wie, żeby wejść w ogóle do pomieszczenia odbić i się zabezpieczyć, tak? No, więc... Wojna to jest, no co, to jest prawdziwa walka. Tak, no. wie, więc z doświadczeniem. Możesz trenować w nieskończoność na poligonie. To tak jak w sportach walki. Zgadza no, mo się. Możesz być mistrzem treningu. Mistrzem tarczy. Na tarczę mhm. robisz jak Mayweather miliony uderzeń w sekundę, a, a wychodzisz do... do ringu i koniec. Jeden strzał i ciebie nie ma. No, albo wyprowadzisz jeden strzał. Tak. No. Więc w zasadzie. Jeżeli wracając do Afganistanu, to co my nie mamy, to w zasadzie, znaczy my, wy, nikt nie ma jakoś na to, na to wpływu, co się tam wydarzyło. i to jest chyba grubsza, większa polityka, o, o której być może dowiemy się za kilkanaście my, lat. Mi się tylko nie podobał sposób wyjścia, bo, bo tak sobie siedziałem, myślałem w domu i rozmawiałem. Wiele osób się pytało, oni opuścili tak naprawdę. Wiedzieliśmy, że to kiedyś nastąpi, wszyscy, ale to była w jedna noc zobacz, zostawiony cały sprzęt. Czemu ten sprzęt nie został zniszczony? Czemu on. E, od miesiąca na przykład nie został sukcesywnie niszczony, palony, bo, bo są specjalne granaty, tak, które by spaliły, czy te samochody, czy to broń, e, może prasy jakieś tam były, może koparki, cokolwiek, żeby to zniszczyć, tak, a to nagle jednej nocy wszyscy wychodzą. Nie ma nikogo. Wszyscy są w Kabulu. Moim zdaniem jest tam... Ktoś to musiał zaplanować, bo to nie jakaś, jest tak. Wy, jest tam jakaś inna kwestia, o której być może się dowiemy za 20-30 no, lat. Może nie? tak być właśnie, no nie? Że komuś na tym zależało, żeby ten sprzęt został. Tak. No dobra. Z Afganistanu jeszcze jedno pytanie zanim skończymy. To, co się dzieje teraz na polskiej granicy, czy to według ciebie to jest też jakieś... Jakaś wojenka, I, i, czy znaczy inaczej? Bo mamy różne media w Polsce. Jedne mówią to, drugie mówią tamto. Jaki jest Twój sposób na to, żeby te informacje sfiltrować, zweryfikować i tak dalej? Znaczy, powiem Ci, że ciężko, bo tak naprawdę e, wiadomo, ostatnio pojawiły się jakieś dziwne zdjęcia, tak? No to jest ich kultura, tak? I oni jakoś tam wiedzą z tymi osłami, czy nie. Ee, ale no ja ale wziął ale ale telefon, ale, tak, ale właśnie telefon, chciałem powiedzieć, że. To, my, my... To, to samo by mogli o nas powiedzieć. Przecież te Zgadza filmy krążą się. po Whatsappie. Zgadza wszędzie. się, ale, ale, o co chodzi? ale o co chodzi? Tam jest troszeczkę inna kultura, świadomość, tak? To u nich jest normalne, dla nas nie, ale akurat te zdjęcia to, je, to jest nic, bo nas powinno zainteresować, czy on miał jakieś inne zdjęcia, czyli powiązana z jakimiś grupami przestępczymi, czy tam terrorystycznymi, tak? Te zdjęcie, które tam było, nic nie pokazało, ale być może były jakieś inne informacje, tak, że tak jak teraz wyszło, że miał być e, zamach, tak, w Holandii bodajże, z tego co pamiętam, dwa dni temu była taka informacja, że rozbili grupę, która miała zabić jednego z głównych rządzących, tak, czyli, czyli rozumiesz, byłby... Jakby... Ale to mówimy o tych, którzy skoczyli na granicę, że, że od nich wypłynęli... Nie, 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 teraz ogólnie... Nie pamiętam właśnie, czy to nie w Holandii był jakiś zamach planowany i służby wykryły. Bardzo duża siatka, około 20 osób było zamieszanych, chyba premiera chcieli zdjąć. I wyszło to, złapali ich i się okazuje właśnie, że to podobne osoby jak tu, tak? czyli skądś się przedostały. I nagle się okazuje, że to nie są takie zwykłe osoby, tylko osoby, które planują zamach. I my tak naprawdę nie wiemy. Ja wiem, że tam umierają ludzie, ale nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jak oni się dostali w ogóle, jaka była ich droga, po co tu przyszli, czy faktycznie chcą w Polsce zostać i normalnie pracować, czy tylko są. Bo jest to jakaś przykrywka tak, z rodzinami. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o służby informacyjne, to nie to, że ich nie ma, bo są, ale czy my jesteśmy w stanie zweryfikować to tych ludzi? No raczej nie. Dlaczego? Bo czy w Afganistanie, czy w jakichś innych krajach, skąd ci ludzie przybywają, mamy tam jakieś swoje służby, które cały czas budują tą bazę tych powiedzmy terrorystów? No nie, my posiłkujemy się na jakichś innych. Kraja, które może nam dają informacje, może nie. Też nie wiemy, czy to nie jest podpucha. Czy ktoś nie chce czegoś tu ugrać w Europie? Pokazać, że Polska to jest zła, że zobaczcie oni nie wpuszczają. Zresztą sami wiemy, że w Rosji w mediach już różne informacje na temat Polski szły, a zwłaszcza o marszach 11 listopada, że jest w Polsce wojna domowa nawet było, że zobaczy, jak się biją, więc, więc to jest cały czas zobacz, gra mediów, że mogą ugrać wszystko. To tak? jest taka propagandowa wojna. Tak, propaganda. Wystarczy na Stany Zjednoczone zobaczyć. No, Zgadza się. Ktoś zaatakował. Teraz, Michael, nie? teraz nie, nie potrzeba zobaczyć żadnej wojny, wystarczy informację gdzieś wpuścić w obieg i informacja nie jest, jest sprawdzona szukło. i dzieje się co się dzieje. Tak? Ludzie różnie reagują. Jedni będą zawsze po tej dobrej stronie, drudzy po tej złej, ale my nie wiemy, która jest dobra, która jest zła więc ciężko jest cokolwiek odpowiedzieć, może to jest jakaś gra, może ktoś chce sprawdzić, jak zachowałem się na granicy, tak? Chociaż moim zdaniem, jeżeli dojdzie do wojny, to, to bo dojdzie, tak, przypuszczam, do jakiejś wojny w bliskim, w bliskich może paru latach, ale te wojny nie będą, tak mi się wydaje, że wiesz, no, wjechać do Polski, czy do jakiegoś innego kraju, nie, wystarczy nam gaz odciąć, prąd, zobacz, co się stało, nagle jedna elektrownia u nas przestała działać i nagle co się dzieje, tak? Teraz mamy budować. tak? Czy zbudujemy, nie wiemy. Zobacz, jak idzie e, rurociąg, tak? Omijając, no i, i nie wiemy, kto gdzie gra. To, to jest cała wiesz gra, niby polityczna, ale my tak do końca w tej grze nie jesteśmy. Może to jest normalna wojna. Nie wiadomo. Nie wiadomo, nie? No, no ciężko powiedzieć. Yy, twoim hobby, może nie tak, yy. co jest Twoim hobby. Słuchaj, hobby zawsze były sporty walki, tak? No teraz obecnie zacząłem strzelać, dlatego że Wiesz co? nie mam u kogo się rozwijać. Nie to, że, że jestem mega super dobry, tylko jeżeli chodzi o strzelania taktyczne, to nie ma w Polsce żadnej takiej szkoły, e, takiej profesjonalnej szkoły, gdzie na przykład wszystkie służby, jednostki, formacje jeżdżą się szkolić, tak? Czyli ja na przykład. Ale przecież jest instruktor zero. Na YouTube wygląda. Super. No wyglądać, wygląda. Opinie są różne. Już mam informacje od jakichś tam chłopaków, gdzieś tam z jakichś krajów, że, że po dniu szkolenia go wyrzucili, tak, że w ogóle to bajka. Gdzieś tam koledzy byli. W Brazylii i też tam jakaś jednostka powiedziała, żeby, żeby dać sobie spokój i. No nie wątku, wątków. Więc nie, ciągmy, ciągnijmy, nie ciągnijmy wątków. I PSC, w, bo de, u nas to jest już taki zamiennik e-boksingu i, i sportu tak, walki zgadza i... się. I, I jak to się różni od tego strzelania w gromie bojowego strzelania? Wiesz co jest. Czy to może być użyteczne dla takich szczelców, którzy powiedzmy aplikują, czy będą aplikować w późniejszym czasie do jednostki, czy nie, bo jednak IPS jest strzelałem takim nie do końca masz to rozpoznanie celu, tylko po prostu prujesz jak, jak ten cowboy z Westernu. Nie praktycznie niektórzy strzelają z lufy. Czyli... Tak, słuchaj. Szelaz z lufy? Eee, tam jest, tam jest. Nie mogę powiedzieć że tam z lufy, tylko na pamięci mięśniowie to, co w gromie wypracowałem, to tam e, korzystam i na przykład e, w chwili obecnej już schodzę grubo poniżej sekundy na pierwszy strzał, nie? Nawet, nawet ostatnio zrobiłem rekord 0,61 wyciągnięcie z kabory pierwszy strzał, nie? Dlaczego e, Teraz do zawodów mam shadowka, jak robię szkolenia, dwójkę? dalej na gloku. Tak, shadowkę, dwójkę na tym kolimator, e, strike one. Wrzucony i strzelam do tego z kolimatora. Pierwsza rzecz, że mam jakieś tam wady wzroku, ale druga rzecz, że strzelam z karabinu. I na karabinie też mam w miarę nisko położony kolimator, więc sobie tak przepasywałem, żeby dalej strzelać i pistolet i karabin. To postanowiłem, że będę strzelał pistolet z kolimatorem, tak? Jeżeli chodzi o same różnice, słuchaj, jeżeli chodzi o chwyt broni, postawę, yy, praca na języku spustowym, oddychanie, przyrządy celownicze, no to, to większość jest to samo. No, postawy trochę się różnią, inaczej tam się broń trzyma, te łokcie się nie dopina, no i ta postawa strzelecka jest troszeczkę inna, bardziej wyprostowana niż tu. Ale znaczące różnice to są tak naprawdę, że na przykład w IPSC ja mam 3 minuty na obejście toru i mogę sobie zobaczyć, jaki jest tor zaplanowany, w jakiej kolejności strzelę, gdzie wymienię magazynek. Bo policzę sobie, że 16 strzał kończy mi się tu, albo warto mi tu na 10 wymienić, bo tu jak wejdę, to akurat będę miał 14 strzałów, nie będę musiał po drodze, bo to jest kalkulacja. W IPSC wynik się liczy punkty i czas. I. Ilość punktów się dzieli przez czas i wtedy nam wychodzi hit factor, nie? I to jest właśnie główna taka, która jest przeliśnikiem i daje nam wynik, tak? Ten hit faktor I teraz tak, niektóre tory krótkie powinienem strzelić bardzo szybko, bo one są wysokofaktorowe. To znaczy, że jak ja go strzelę wolno, na przykład o sekundę, ale będę miał same alfy, to wy wyjdzie na to, że mam gorszy wynik, niż strzelę o sekundę szybciej, ale będę miał na przykład dwie charlie. Dlatego, że jest dzielone właśnie przez wynik i o to chodzi, tak? W strzelaniu taktycznym nigdy nie było tak, że ja powiedziałem do złego pana, pan siedzi, ja sobie przejdę po mieście, zobaczę, gdzie tu jest i zaraz będę wchodził, szturmował, tak? Nie było tak nigdy. Druga rzecz, nie biegam, tylko chodzę i wykrajam, bo stosuję jakąś tam taktykę, żeby było w miarę bezpiecznie, tak? Nawet jak strzelam, to nie wbiegam w ten punkt, nie pojawiam się w drzwiach i nie strzelam z drzwi, tak? Więc jest dużo innych rzeczy i dużo inaczej się robi. Przede wszystkim dużo wolniej, tak? Bo to ma być bezpiecznie. No chyba, że robimy hostage rescue, gdzie jest inna taktyka, której nie będę zgadzał, bo, bo jako chyba jednostka ma chyba jako jedyna w Polsce ma dwie taktyki. Jedna to jest taka typowo day detection, a druga hostage rescue. To tam troszeczkę inaczej się działa. Ale tutaj, jeżeli chodzi o te strzelania, czy nawet Piro jest, bo jest tych strzelan dużo różnych, no to Piro już jest bardziej takie strzelanie taktyczne, czyli na przykład odstrzelić cele, jak ci zostanie zamek w tylnym położeniu, nie możesz iść dalej, musisz wymienić magazynek i dopiero możesz iść dalej. A jednak w FPSC w biegu mogę wymieniać. I to, że tam niech to zobaczy w drzwiach i strzeli, to że tak powiem, nie działa. No bo nikt wie, że w FPSC do ciebie nie strzeli strzeli. Raczej tylko w boju ktoś do ciebie, tak, tam jest tarcza, i tak dalej. Dużo ludzi mówi, że jedno strzelanie z drugim nie ma nic wspólnego. Mi się wydaje, że ma dużo, bo dużo można się nauczyć i z jednego strzelania, i z drugiego. E, powiem ci tak, jakbym policzył na palcach ręki, to jest niewielu żołnierzy, którzy strzelają IPSC. Ja mogę powiedzieć, że jestem byłym żołnierzem. Jednym z niewielu, bo, bo na dzień dzisiejszy chyba jest na trzech z mojej jednostki, albo czterech, co strzela to, powiedzmy tak, jak ja na takim poziomie, tak? No bo tam no, ale jeszcze paru próbuje. No, dla, dla byłego żołnierza, który jest na emeryturze nawet, to jest drogi sport, nie, Zgadza się. No, jakby to... nie, jakbyś też, można powiedzieć, no masz tam jakąś firmę, która cię wspomaga w tym, która tak. sprzedaje broni, i chyba robi amunicję. To, no, to jest jak. Jeżeli, no inaczej. Policzmy. Jak, jeżeli mówiłeś przed nagraniem, że miesięcznie w ziemię idzie 3000 sztuk na to, to, ja, to ja ci powiedział, ja ci wiedział, ile strzelał, ty się pytałeś, mnie ile po prostu dostaję od jakiegoś tam sponsora, tak? No i mniej więcej tyle, tyle dostaje. Niektórzy dostają mniej, raczej Ale wie, nawet więcej załóżmy, w Polsce. Że musisz, ja, musisz, ja ci powiem szczerze. że, że, że... Tysiąc, tysiąc miesięcznie nie, wystrzelasz? Nie, to jest za mało. Już ci mówię. To, liczą, Mistrzowie to nawet... świata. Ja chciałem ogólną liczbę. Co miesiąc zostawać 10 tysięcy sztuk amunicji od sponsorów. Sponsorzy się nie zgodzili po... na tyle. Liczmy na okrągło po Złotówce. Tak, zgadza się. To mamy koszt treningu. Zgadza się. Już nie liczę tego czasu i zużycia broni. To jest, to jest koszt amunicji. To jest tyle, co trenują najlepsi. Od 60 tysięcy w górę. Ja na dzień dzisiejszy, jeden miesiąc miałem taki, że miałem trzy zawody w trzy weekendy. Więc tam na zawodach też około 700 poszło, bo ja strzelam i karabin i pistolet. Tylko karabin strzelam PCC, czyli Pistol Karabin Kaliber, czyli to jest kaliber na 9 mm, a nie 223. Więc ja, jak strzelam obydwie rzeczy, no to powiem Ci, że miałem miesiąc, że na treningi wystrzelałem jakieś 4,5 tysiąca i plus zawody, więc ja tam dobijałem do 7-9 tysięcy nawet. Bo jeszcze trzeba policzyć, że jak robię szkolenia, to też pokazuję, jak strzelać, jakie zadania na szkoleniu i to też mi schodzi amunicja, tak? Więc miałem taki miesiąc, że 10 tysięcy poszło tak no, w jednym miesiącu. Dlaczego tak mało byłych wojskowych strzelan? To jest raz, ale, ale wiesz co, przechodzę teraz w troszeczkę inny system. Nie, niedługo myślę, że ujawnię to, bo, bo do grudnia chcemy, chcemy cały system przedstawić, bo. Ogólnie coraz mniej ludzie strzelają, no bo to są koszty, tak jak mówisz, amunicja idzie w górę, już nawet po 2 złote jest w sklepie, tak? Ja, ja mam o tyle dobrze, że tu akurat Garant sklep, mnie, że tak powiem, sponsoruje, więc dziękuję im za to, że mam mniej tych kosztów, tak? Ale powiem ci szczerze, że dużo ludzi zaczyna robić dry fire, czyli tę pracę manualną na sucho, ale jest pewien system, które, na którym ja już szkoliłem i cywili, i wojskowych i myślę, że tutaj będziemy iść w tą stronę, plus przygotowanie meto, metoryczne takie przygotowanie pokazanie, w sensie metoryczne chcemy zrobić cały cykl szkoleń żeby pokazać jak się przygotować od jakichś tam postaw, od pracy na ciężarach, od wejścia, wyjścia. Czyli taki trening na sucho. E, czyli, czyli taki trening na sucho, ale też będzie na laserach się opierał na pracy manualnej i zakończonej jest strzelaniem, ale tu chodzi o to, że dużo zawodników dalej nie wie, co ma jak robić, bo, bo jeżeli chodzi o to, e, jak wchodzić, e, to trzeba to, że tak powiem, dopracować. To nie jest tak, że ja na przykład się ustawiałem, wiesz, taktycznie. Tutaj. Robisz sobie nawet licząc kroki, niektórzy liczą kroki, gdzie ma stanąć w IPSC, jak wbiec, jak nogami stanąć, jak się wyhamowuje, w jakim momencie wyprowadzać broń. To wszystko jest po prostu... Przekalkulowane już, tak? Czas, I nie. są takie techniki, tak jak wiesz, u nas w kitboxingu miałeś e, Mawashi, Joko czy tam proste uderzenie hak, to tak samo masz e, jak się wchodzi, tak? Czy to jest, m, czy wychodzę drop stepem, tak to się nazywa, czy wychodzę normalnie, czy wychodzę na przeplatankę, czy wychodzę e, wysoko nisko, czy jest hard, czy jest easy. Wejście, wyjście, to wszystko jest, kurde, nieopisane. I ja się na tym łapię, że ja właśnie nie mam tych wyjść. I, i przez to, że ja nie mam wyjścia na przykład jakąś tam techniką z CPSC, to ja tracę się okazuje pół sekundy, gdzie mam trzy zatrzymania na torze, to tracę już półtorej sekundy, bo tracę na zatrzymaniu, czyli na wejściu i na wyjściu. I to są, wiesz, takie niuansiki, które trzeba zrobić, tak? Które trzeba wypracować znowu robiąc technikę. I ja tego nie zrobię, wiesz, biegając i strzelając, tylko no niestety trzeba na sucho zacząć nad tym pracować i mamy parę już, yy, dwóch, trzech takich mam kolegów, którzy też myślą o tym i, i fizykę teraz mi przygotowuje taki chłopak. Od Ketli, który mnie też trochę poprostował, bo mobilizację mi poprawił właśnie i się okazuje, że już mamy jakiś tam wspólny projekt, gdzie będziemy pokazywać nawet zaawansowanym strzelcom, jakie techniki na przykład właśnie z Ketli można wrzucić do treningu. Czyli mo trening motoryczny, tak, zgadza fizyczność się. jest też ważna. Tylko tutaj chodzi, że treningu. chcemy całą metodykę też pokazać, nie? Stopniowo. Na przykład, wiesz, ja miałem bardzo długi problem na Glocku w jednostce mieliśmy jakieś tam testy i półtora sekundy, czy sekundę strzelenie do celu nie było problemem, ale przesiadając się na shadowkę, ja nie mogłem nigdy zrobić mnie poniżej sekundy. A w IPSC zdarzyło ci się jeszcze z Glocka, czy nie? Strzelałem na samym A początku z, z Glocka. miałeś przerywać? Eee, powiem bo tak. Inaczej, z, w, robo w robocie to W zmieniasz? robocie nie zmieniałem. Czyli w 2,5 Tak, bo jest 2-2,5 kg zależy, której generacji jest Glock mhm. Ale powiem ci tak, nie zmieniałem w ogóle w żadnej broni. Oprócz Hecklera 416 był zmieniony spust pust na e, Najtowski I to było jedyne, że co jaki zrobiłem. Nie ten nacisk. Nie wiem, jaki jest nacisk, ale chodziło, że on fajnie pracował. Ja się skupiam na tym w spustach. Że jak zmieniam, bo mam w tym karabinie sportowym zmieniony spust na Hub hyper Hypertacza, ale zmieniłem tylko dlatego, że on ma twardy reset. Ja lubię jak jest twardy powrót, bo jak za mocno przerobisz go, to jest, nie ma potem powrotu twardego, czyli palec nie jest odbijany, tak? No bo to zależy, jaką szkołę resetu też bierzesz, bo są cztery szkoły resetu. Nie będziemy tu teraz uczyć, bo nie o to chodzi. I zależy, jaką szkołę resetu zrobisz, żeby nie zrywać tego strzału i żeby nie, nie ciągnąć za bardzo. A jak jesteśmy przy broni, to szadołka dwójka nadawałaby się do takiej roboty? Nie. Do Na pewno nie. Nie, nie, dała, ciężka, nie, da, nie dałaby leki, rady. Za, za, za delikat... ciężka, to ten e, może i nie jest za ciężka tylko o co chodzi, ona jest kurkowa chociaż mieliśmy USP, też były kurkowe, ale chodzi o to, że ona jest bardzo spasowana i ci powiem szczerze, że podejrzewam, żeby się ciała. jak ona by się zabrudziła po iluś tam strzałach albo naszych treningach, to mogłaby nie pracować, Glock jest na tyle spasowany, że on tam ma 0 chyba 300 czy 0,500 mm luzu więc on tam wiesz, nawet jak piach afgański wszedł, to on dalej pracował, tak więc to była taka broń USP, że ona tam niezawodna, niezawodna hulała, tutaj jeżeli chodzi o takie bronie bardziej spasowane nawet aliena jakbyś wziął, to ja podejrzewam, że ten aliel by nie wytrzymał, tak? Pomimo, że zobacz, to jest broń za 20 tysięcy, nowa generacja, ale on nie jest nie jest no dobry specyfikacji. Znaczy no, inne Zgadza się, jest do czegoś innego stworzony i tyle, więc nie każdy pistolet by się nadawał. Ja ogólnie Glocka bardzo lubię i mam Glocków, no nie będę tu wymieniał il, ile, ale po, ponad 10 i bardzo lubię Glocki. Mam dwa, jak zapytałeś się, zmienione przerywacze, obydwa Glocki były robione przez jakieś osoby, nie przeze mnie. E, przez snajpera ode mnie z jednostki i przez tam kolegę i obydwa są zrobione na kilo 700 kilo 900, ale one są tak zrobione że ci powiem, że jest taka kolosalna różnica w strzelaniu, że, że, że to jest aż po prostu niemożliwe, tak nie będę reklamował przerywacza, bo tam jednej firmy tylko włożyłem do jednego i do drugiego. A to po nagraniu zareklamujesz. Tak. I, I powiem szczerze, że jakbym ci przyniósł te pistolety, to byś był mega zdziwiony, nie? Bo byś powiedział, że tam jest kilo, a tam się okazuje, że kilo 700, kilo 900, bo mierzyłem. Bo w IPSC jak strzelałem, najmniejsza wartość to musi być kilo chyba 350. A w Shadowce jest tak, że pierwszy musi być dwa, chyba 250, a kolejny może być 800 gram nawet. No. Nie no, szladołka jest straszna, nie? Bo tak, to, tak, to, 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 tak. Bo tak. mocniej ją odłożyć, to może wypalić, nie? Tak, zgadza się. I wolny czas. Jak masz wolny czas, w ogóle jeżeli go masz, to co robisz? Co robię? No, muszę powiedzieć, że ostatnio byłem z żoną w kinie, bo już tak nie byliśmy tyle lat nigdzie i mówię, no trzeba by było wejść, bo już naprawdę jest źle, jak mnie nie ma, jeszcze teraz szkoła dwa dni mi w ogóle wycina, poza tym, wiesz, mam sekcję strzelecką i w poniedziałek do 23.30 strzelam z nimi. Bo mam właśnie PCC, czyli ten karabin, wiesz, na 9 metrów prowadzisz cały czas pod IPSC chłopaków i też startują chłopacy w zawodach, więc to jest fajne, że, że tak jak wiesz, kitboxingu miałem jakieś sekcje i już zawodnicy powoli, to teraz fajnie, że w tym IPSC i dużo ludzi zaczyna się pytać. Nawet powiem Ci, że miałem zapytania od jakichś tam zaawansowanych strzelców od Mistrza Polski A czemu ty takiej techniki używasz, a takiej, więc to jest fajne. Jak mam czas wolny, no to wiesz, siedzę w domu, no żona krzyczy, bo przeważnie komputer teraz i coś tam sprawdzam i coś tam piszę i jakieś nowe techniki dużo mam kontaktów z Yankeesami, więc tam z nimi piszę jakieś o strzelaniu nowej, że nas się denerwuje, bo to manuala w domu, godzinkę tam, jak się uda, to sobie pyknę od czasu do czasu i nawet ona mówi, byś tu pomógł coś, ja nie ciągle ciebie nie ma, jesteś, ja ciebie nie ma, więc, więc to z tym czasem wiesz, jak to jest, nie? No ciężko, jak u każdego. No ciężko, ciężko, tak. I jeszcze mam sekcję craft magii, cały czas prowadzę dwa razy w tygodniu i dodatkowo też szkolenia szkoły, więc, więc jest, wiesz, ciężko, tak? I Czyli... sam teraz mi przestałem strzelać, bo kiedyś strzelałem trzy razy w tygodniu, a teraz strzelam tylko raz w tygodniu, przez to, że już sobie zaplanowała i ta szkoła od września mi ruszyła, więc. Więc Czyli dzieje się. Więc dzieje się dużo. Teraz tak dużo zaczęło się dziać przez tego covid -a. Tam rok to był taki luźniejszy, ale teraz naprawdę dużo się Odpocząłeś, dzieje. Cieszyłaś i żona się przynajmniej Z, Z, cieszyła? Zgadza w się, domu. zgadza się. No, ale teraz żona też do szkoły wróciła, by jest nauczycielką, więc. Więc hmm. widujemy się, wiesz, ona wchodzi, ja wychodzę bo mam przeważnie codziennie do 23 prawie zajęcia czyli wszyscy zadowoleni <noise> jak zawsze nic się nie zmieniło <noise> no dobra, ja z moje, mój limit pytań się wy, wy, wyczerpał już, już trochę sobie tu rozmawiamy ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję Ci za służbę i mam nadzieję, że nie pierwszy nie ostatni, miło było Cię gościć tu u nas na skrajnej, fajne Fajny, o fajnych rzeczach powiedziałeś i co? Myślę, że jeszcze jeszcze tonę materiału na no następne nagranie. no Jest dużo materiału, pewno z tych pytań, widzę zaprzygotowałeś, bo dużo ich było pewnie na wszystko z odpowiedziami zapytałeś. Zostało jeszcze kilka, Zostało, ale mamy, no może mamy na, trochę na znaczy, mamy czasu, ale to dobrze, bo zrobimy jeszcze pewnie drugie, yy, drugą rundę. Tak jak mówię, dzięki za wizytę. Ja dziękuję też bardzo. I Mam nadzieję, sobie. że się będzie podobało. Musi się podobać, no tacy goście z taką. Yy, z takimi doświadczeniami lubią być słuchani, a ja lubię z takimi ludźmi rozmawiać i takich chcemy tutaj zapraszać częściej. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.